sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Hubert Biskupski. Hubert Biskupski, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki. I startujemy. Nasi goście: Anna Brełka, Konfederacja. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Marek Balt, europoseł Nowa Lewica. I Piotr Masłowski, senator trzeciej drogi. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Skoro wszyscy się słyszymy i widzimy, dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o niezmienianiu stóp procentowych. Pozostały one na tym samym poziomie, ale ja nie chciałam rozmawiać, nie chciałam zaczynać od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, ale od prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glepińskiego, który to wzbudza olbrzymie emocje, i zadać pytanie, czy prezes Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. To prawda, panie redaktorze, że ten temat cały czas jest obecny i pewnie różnego tematu Trybunały Stanu i to, kto powinien przed nim stanąć, będzie przedmiotem w najbliższych tygodniach, dlatego że mamy to przesilenie rządowe. Natomiast czy są takie podstawy i czy powinno to się wydarzyć, no to będzie o tym decydowała większość sejmowa i będą te decyzje wcześniej czy później zapadać. Natomiast faktem jest, że polityka pieniężna, polityka monetarna w ostatnim czasie po prostu była w sposób błędny prowadzona. No oczywiście począwszy od decyzji rządu na poziomie 2020 roku, kiedy wprowadzono bardzo proinflacyjne programy, które również były zapowiedziami teraz ostatnich obietnic wyborczych, które będą realizowane od 2024 roku, więc to jest szersza perspektywa. Albo będą, albo nie będą, to zobaczymy. No 800 plus będzie, tak? Nie będzie wycofane, to na pewno. To, tak. Natomiast to jest dużo szersza perspektywa niż tylko sam prezes Glapiński. Panowie, spytam pana posła Czarneckiego o tę samą kwestię. Wczoraj ukazał się sondaż zrealizowany przez United Surveys dla DGP-u i RMF-u, w którym to 54% badanych uznało, że Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Czy prezes Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, panie pośle? Oczywiście, że nie. I tu nie chodzi o prezesa Glapińskiego, tylko nawet nie głównie, tylko o wizerunek naszego kraju w arenie międzynarodowej. Zamachy na prezesów banków centralnych, w zamachach politycznych zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. A w krajach demokratycznych nie zdarzają się w praktyce w ogóle. I ta sytuacja byłaby zupełnie unikatowa i postawiłaby Polskę w arenie międzynarodowej w fatalnym świetle. No, to nie jest kwestia mojej opinii czy mojego przekonania. Zwracam też uwagę, że niektórzy zwolennicy odwołania prezesa Glapińskiego, czyli postawienia go przed Trybunałem Stanu, a są skrajnymi hipokrytami, ponieważ oni, czyli środowiska polityczne, twierdziły wielokroć, że właśnie szef Narodowego Banku Polskiego, jak szef każdego banku centralnego w każdym kraju Zachodu, nie tylko Unii Europejskiej, musi być daleka od oszczału polityków, że zamach na suwerenność banku centralnego to jeden z najcięższych grzechów w wymiarze ekonomicznym, nie tylko politycznym. Dzisiaj często ci ludzie milczą, a głośno milczą. Wydaje się, że nie wolno w ramach partykularnych gierek, partyjnych przepychanek poświęcać reputacji Polski w Europie i na świecie. Taki zamach byłby, z całą pewnością godziłby w reputację Polski, i z tych powodów, już nie mówię o kwestiach merytorycznych, a tu oczywiście możemy się spierać, natomiast tutaj myślę, że będziemy zgodni, że postawienie, z tego co wiemy, tak zresztą bardzo trudne w sensie technicznym, być może jest to więc postulat taki populistyczny, taka gierka pod żadnych krwi
pisiorów niektórych wyborców, ale już pamiętając względy merytoryczne, które w moim przekonaniu są bardzo ważne, to jednak nawet względy właśnie tego imidżu, tego imaż Polski w świecie wymagają, żeby takich akcji nie tylko nie przeprowadzać, ale nawet o nich nie mówić. To po prostu jest bardzo niedobre dla kraju w wymiarze zewnętrznym, międzynarodowym. Ja tylko nadmienię, oczywiście wniosku o postawienie przed Trybunał Stanu jeszcze nie ma, natomiast z tych przesłuchów, które do nas docierają, padają zarzuty dotyczące złamania zasad apolityczności, no i oczywiście dopuszczenia do wzrostu inflacji znacząco powyżej celu inflacyjnego. Ten cel inflacyjny, przypomnijmy, to 2,5%. Pan poseł mówił o tym, że taka sytuacja nie miała miejsca. Nie do końca była próba odwołania szefa Banku Centralnego w Estonii. Ja mówiłem, że takie sytuacje się nie zdarzają. W praktyce zdarzało się bardzo rzadko, więc no, bądźmy precyzyjni. To prawda, rzadko się zdarzają. Była próba odwołania szefa Banku Centralnego w Estonii za zarzuty korupcyjne i w tamtej sytuacji Europejski Bank Centralny stanął w obronie tegoż szefa. Pytanie do pana posła Balta. Czy Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i tam ewentualnie bronić się przed tymi zarzutami, których w pełni jeszcze nie znamy? Panie redaktorze, odnosząc się do mojego szanownego przedmówcy, pana Ryszarda Czarneckiego, chciałbym przypomnieć, że pan Glapiński to nie Polska, tak samo Mateusz Morawiecki to nie Polska. Te osoby pełnią funkcję w imieniu Rzeczpospolitej i tak naprawdę to one przysparzają nam problemów i wstydu na arenie międzynarodowej. Więcej wstydu dla Polski przyniosło rozdawanie pensji po kilkadziesiąt tysięcy i nagród sekretarkom i asystentkom, może za długie nogi, niż próba odwołania pana Glapińskiego za to, że nie bronił wartości polskiej złotówki. Bo przypomnę, że obowiązkiem prezesa NBP jest obrona wartości polskiej waluty, bo broni wtedy oszczędności Polaków. Tego, na co wszyscy ciężko pracujemy. A niestety podczas rządów pana Glapińskiego w NBP inflacja biła rekordy nieznane w Polsce od kilkunastu lat. I między innymi choćby za to pan Glapiński powinien zostać odsunięty od sprawowania władzy, od nadzorowania polskich pieniędzy, polskiego skarbu. To samo pytanie do pana senatora Masłowskiego. Czy rzeczywiście Adam Glapiński odpowiada za tak wysoką inflację? Ona jest najwyższa od nawet nie od kilkunastu, ale od kilkudziesięciu lat. Jak spojrzymy na państwa regionu, ona wszędzie w naszym regionie jest bardzo wysoka, jest wyższa niż ta średnia unijna czy średnia w eurozonie. Myślę, że prezes Glapiński w dużej mierze swoimi działaniami przyczynił się do tego, że inflacja w Polsce jest wyższa niż średnia europejska, niż dane, które pan przytoczył. Natomiast odseparowałbym tą sprawę od tego, czy to jest podstawa do stawiania prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Wiele decyzji podjętych przez prezesa Glapińskiego, a zwłaszcza te jego wypowiedzi, to jego słowotwórstwo, bardzo takie obrazowe, ale niestety bardzo negatywnie oddziaływujące na rynki finansowe, myślę, że niejednokrotnie zaszkodziło polskiej walucie. Natomiast fakt próby postawienia prezesa Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu też z całą pewnością na kursie złotówki bardzo mocno się odbiło. Na chwilę obecną jesteśmy w takiej sytuacji, że nie ma wniosku. Z tego, co wczoraj Szymon Hołownia przekazywał, na chwilę obecną nawet nie było dyskusji pomiędzy liderami partii, które lada moment przejmą władzę w zakresie tego, czy pana Glapińskiego postawić przed Trybunałem Stanu. Także myślę, że ta nasza dzisiejsza dyskusja jest na takim dużym poziomie hipotetyczności. Wiem, że dzisiaj w Sejmie też się takie wątki pojawiły i tu główną kwestią jest to, czy rzeczywiście pan Glapiński prowadzi tą politykę niezależnie, czy prowadził ją pod wpływem decyzji partyjnych zapadających w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. To jest ten chyba najważniejszy zarzut, który na chwilę obecną można
można mu postawić. Czyli co, takie bicie piany trochę, jak poseł Czarnecki mówił, tak po to, żeby tam zadowolić tych ekstremalnych zwolenników nowej koalicji, pogadać i bez konsekwencji. Szanowni Państwo, tradycyjna sonda, czy Jarosław Kaczyński powinien stanąć przed... Jeżeli pan redaktor będzie tak łaskawy i pozwoli. Ja tylko chciałem dokończyć pytanie, jakie zadajemy w sądzie naszym czytelnikom. Już oddaję głos. Czy Jarosław Kaczyński powinien stanąć przed komisją śledczą Donalda Tuska? Czy Jarosław Kaczyński powinien stanąć przed komisją śledczą Donalda Tuska? Możecie państwo głosować. I już oddaję głos panu posłowi. Czy ja może zaskoczę państwa? Ja w jakiejś mierze się zgodzę z panem senatorem w tym sensie, że prezes Glapiński jest postacią bardzo barwną. Jest człowiekiem, który odbiega od takiego stereotypu bankowca, który cedzi słówka i generalnie ucieka przed mediami. Przeciwnie, jego wypowiedzi nieraz soczyste i pokazujące, że lubi opowiadać o materii ekonomicznej. One zapewne mogą być odbierane jako czasami kontrowersyjne, uwaga, znacznie bardziej niż realne decyzje Narodowego Banku Polskiego firmowane przez jego prezesa. To pierwsza taka rzecz, którą myślę, że powinniśmy się zgodzić. Druga kwestia, mogę pana zapewnić, oczywiście stety, że naprawdę pan prezes Adam Glapiński sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem i jego interakcje z Prawem i Sprawiedliwością, zwłaszcza w drugiej jego kadencji, to naprawdę jest pewien wytwór fantazji niektórych polityków, czy także może i dziennikarzy. Prezes Glapiński, nie mówię tutaj w formie jego obrony, tylko przez stwierdzenia faktu, prowadził politykę bardzo niezależną, na przykład decyzja chociażby dotycząca wysłania Jacka Kurskiego tam, gdzie został wysłany, była decyzją absolutnie prezesa Adama Glapińskiego, o której oczywiście poinformował zarząd NBP-u, a nie było to w jakikolwiek sposób z nami konsultowane. Bardzo cenię pana posła za poczucie humoru, bo to naprawdę duża dawka, mówię to bez sarkazmu, duża dawka tego poczucia humoru tutaj u nas zagościła. Pan prezes, to już nie mnie oceniać, ale pan prezes wielokrotnie w czasie swoich konferencji prasowych mówił o potrzebie wspierania polityki rządu, jeżeli chodzi o politykę nie monetarną, ale politykę fiskalną. I być może, a może nie być może, tylko na pewno między innymi z tego powodu pojawiają się zarzuty dotyczące jego nazbyt bliskich relacji z jeszcze rządzącą partią, która przestanie rządzić w najbliższy poniedziałek. Zostańmy przy tym najbliższym poniedziałku. To będzie pierwszy taki dzień w historii III Rzeczpospolitej, że będziemy głosować, znaczy nie my, tylko posłowie będą głosować nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego, a później będą desygnować Donalda Tuska jako premiera. Wszystko na to wskazuje, że taki będzie przebieg wydarzeń. Jak Konfederacja zagłosuje w pierwszym i drugim głosowaniu? Przeciw. Konsekwentnie, tak jak mówiliśmy w czasie całej kampanii. Czyli będziecie totalną opozycją. No, opozycją wobec tego ustępującego rządu i tego, który przychodzi, ale to są uzasadnione podstawy, dlaczego jesteśmy przeciwko. To znaczy ani jedna, ani jeden, ani drugi rząd po prostu w żadnym wymiarze nie chce realizować naszych postulatów. Ale naszych jeszcze propozycji. Nie znacie expose Ale znamy obietnice wyborcze, wiemy jaką politykę Donald Tusk chce realizować i jest ona rozbieżna z naszymi postulatami i to w wielu obszarach i począwszy od polityki unijnej, skończywszy na polityce
tranzycji energetycznej, która akurat dzisiaj jest bardzo, bardzo popularna. I ta polityka w większości jest też kontynuacją niestety rządu premiera Morawieckiego. Mimo tego, że retorycznie pewnie premier Morawiecki, cały PiS jest bardziej antyunijny, to faktycznie okazuje się być tak samo prounijny jak Platforma Obywatelska, jak Koalicja Obywatelska, jak ten nowy rząd, więc w aspekcie polityki unijnej nie będzie żadnej zmiany. Mamy gigantyczny protest polskich przewoźników, mamy protest polskich rolników. Nie było tam ani Donalda Tuska, nie było nikogo z Koalicji Obywatelskiej na granicy. Nikt z tego środowiska politycznego nie zainteresował. Nie chcę występować w roli adwokata Koalicji Obywatelskiej. Ani nikt się nie zainteresował tym tematem. Ale póki co nie pełnią oni żadnych funkcji. Nikt się nie zainteresował. Jako poseł mógłby się zainteresować. To pan redaktor może przyznać, tak? Także nie ma tego zainteresowania i nie ma też w ogóle chęci rozwiązania tego problemu, również ze strony ustępującego premiera Morawieckiego. Panowie, pytanie tak naprawdę do pana Marka Balta i Piotra Masłowskiego, skoro został wywołany temat polityki energetycznej, która wzbudza od kilku dni takie duże emocje, głównie za sprawą tego projektu ustawy dotyczącego mrożenia cen energii energii elektrycznej i tej wrzutki dotyczącej wiatraków. Jak będzie wyglądała polityka energetyczna nowego rządu? Co będzie tutaj kontynuowane, a co będzie zmienione? Marek Balt może. Okej. Dziękuję. Lewica nie była autorem ani współautorem tego projektu ustawy, który został przygotowany i złożony do laski marszałkowskiej odnośnie... Ale abstrahując od samego... Tak. Ale chciałbym wyjaśnić. Jesteśmy za rozdzieleniem tych dwóch tematów. Uważamy, że trzeba jak najszybciej przyjąć rozwiązania, które zamrożą ceny energii dla obywateli do przyszłego roku, do czerwca przyszłego roku, bo Polacy tego oczekują. Jesteśmy w okresie zimowym i nie chcemy, żeby ludzie marzli w swoich domach, bo ich nie będzie stać na ogrzewanie. Jeśli chodzi o drugi projekt, o temat wiatraków i odnawialnej energii, to jesteśmy za rozpoczęciem pracy, poważnej pracy nad projektem zmian, ponieważ te propozycje, które dzisiaj są na stole, one są nieadekwatne do potrzeb i do transformacji, którą Polska powinna przejść. Potrzebujemy więcej OZE, więcej zielonej energii. Potrzebujemy doprowadzić do tego, że więcej terenów zostanie uwolnionych i przygotowanych pod inwestycje w zieloną energię, między innymi wiatraki, ale potrzebujemy również bezpieczeństwa dla obywateli, żeby nikomu za domem nie postawiono bez jego zgody wiatraka i żeby nie mieszkał w miejscu, w którym się nie da mieszkać, no bo urządzenia, które produkują prąd, będą wytwarzały zbyt wielki hałas. Jesteśmy za poważną rozmową. Te rozwiązania, które są dzisiaj, one są nieadekwatne do potrzeb i do możliwości Polski. Jesteśmy za tym, żeby przyspieszyć rozwiązania budowy farm wiatrowych na morzu. Polska dysponuje możliwościami budowy aż 60 gigawatów farm wiatrowych na wodach przybrzeżnych. Tak naprawdę to by doprowadziło do tego, żebyśmy pokryli całe nasze zapotrzebowanie i mogli magazynować jeszcze na przykład wodór jako paliwo alternatywne dla metanu i samych tylko farm wiatrowych zlokalizowanych na morzu. No niestety Prawo i Sprawiedliwość nie wybudowało nawet jednego wiatraka na morzu i ta cała transformacja, o której tyle mówił Morawiecki, te elektrownie atomowe, które zostały postawione na billboardach, nie zostały nawet te inwestycje rozpoczęte. Potrzeba dużo zmian, dużo szybszej pracy, ale i też w odpowiedzialności o bezpieczeństwo Polaków. Pytanie do pana senatora Masłowskiego. Ja już nie będę pytał, kto jest autorem tego nieszczęsnego projektu ustawy, ale chciałbym spytać, bo w gruncie rzeczy to jest najistotniejsze, jaką państwo będziecie prowadzili jako nowa rządząca koalicja politykę energetyczną, bo jak się wczytać w umowę koalicyjną, tam są takie dość ogólne zapisy dotyczące właśnie OZE czy energetyki jądrowej, że należy najpierw dokonać pewnego audytu, a później ewentualnie kontynuować tę politykę. Mówię tutaj o samej energetyce jądrowej.
Ja przede wszystkim nie zgadzam się z tym, że ta ustawa była nieszczęśliwa i pejoratywne określenie wrzutka też zupełnie mi do tej sytuacji nie pasuje, dlatego że... Ale ta ustawa, ten projekt temu... był i znikł, tak się wyrażę, został i to liderzy... Nie mam zamiaru się kłócić z rzeczywistością, natomiast dzięki temu, co się stało, rozpoczęliśmy dyskusję, której ja chyba w polskich mediach publicznych jeszcze nigdy nie widziałem. I bardzo się cieszę, że ona się pojawiła, bo to, co przed nami, to jest ogromne wyzwanie i ogromna transformacja energetyczna i połączenie cen energii z komponentem dotyczącym OZE miało być takim taką symboliczną próbą pokazania Polakom, że te tematy są ze sobą ściśle powiązane, bo przyszłość to jest zielona energia. Ale mam pełną świadomość tego, że nie da się tylko i wyłącznie na wiatrakach bazować i poza odnawialnymi źródłami energii Polska będzie potrzebowała stabilizatora. Czy to będzie elektrownia, energetyka atomowa? No myślę, że czas pokaże i to, co pan wspomniał w umowie koalicyjnej, to jest akurat bardzo dobry zapis, bo on pokazuje, że nie ma zamiaru obiecywania czegoś i sugerowania rozwiązań, które później nie będą możliwe do zrealizowania. Okej, panie senatorze, ale zostańmy na sekundę przy tej energetyce jądrowej. Ona ma to do siebie, tego typu inwestycje, że są niezwykle kosztowne i wymagają dość długiego czasu. Jeżeli państwo tego nie zapiszecie i nie będziecie tego realizować, to tej energetyki jądrowej, czy to tej dużej, czy tej małej w postaci SMR-ów, u nas nigdy nie będzie. Znaczy, pełna zgoda, no ale na chwilę obecną jesteśmy w takiej sytuacji, że jeszcze nie mamy powołanego rządu i nie ma ministra klimatu i myślę, że to jest proces, który gdzieś tam w przyszłym roku powinien zdecydowanie przyspieszyć, żeby te kierunki dotyczące polityki energetycznej jasno zostały określone. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o atomie, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem są małe elektrownie i rozproszenie tego niż budowanie kolejnych molochów. No ale tak jak powiedziałem, na pewno przed nami ogromne wyzwanie dotyczące zmiany energetyki, chociażby dlatego, że nasze sieci energetyczne są kompletnie zaniedbane i nie są gotowe przyjmować na chwilę obecną zielonej energii w taki sposób, jak ona powinna być przyjmowana, no bo one są zbudowane jak drzewo, mają sieci energetyczne zbudowane jak drzewo, ma gruby pień, cienkie końcówki, a dzisiaj coraz częściej my jesteśmy producentami tej zielonej energii, ale ten system nie zadziała bez stabilizatora, tak jak powiedziałem, no jesteśmy po całych latach, kiedy nie inwestowano w rozwój tego, kiedy, tak jak powiedział zresztą pan poseł Balt, całe lata przespano i dlatego przed nami no, duża dynamika zmian na rynku energetycznym. Przyszły poniedziałek, tak jak mówiłem, niezwykle dynamiczny. Jeżeli się nic nie wydarzy po drodze, to będziemy mieć dwóch premierów. Jednego jeszcze takiego niepełnoprawnego, bo będzie wotum zaufania dnia następnego. No i właśnie, i kiedy nastąpi zaprzysiężenie? Pytanie do pana posła Czarneckiego, czy prezydent zaprzysięgnie nowy rząd koalicyjny w środę, czy tak jak niektórzy takie teorie spiskowe głoszą, w ogóle nie dojdzie do tego zaprzysiężenia, bo prezydent albo zostanie w Szwajcarii na nartach dłużej, albo znajdzie inne zajęcia, które uniemożliwią mu zaprzysiężenie Donalda Tuska? Co do nart, to panie doktorze, znam innego bardzo polityka, który w poniedziałek może stać premierem, który jak były w Polsce jakieś poważniejsze problemy, to nieraz uciekał właśnie na narty w Dolomity. No ale zostawmy o przyszłym premierze zapewne. Matematyka z tym jest nieubłagana. W razie Tusku jeszcze powiemy. Natomiast czy jest szansa, żeby się wypowiedział na temat tej afery wiatrakowej? Czy uznaje pan, że nie jest to właściwe, aby opozycja mogła zabrać na ten temat głos? Właśnie nie wiadomo, czy pan jeszcze reprezentuje opozycję, czy rząd. W sensie jakby trudno mi się w tej rzeczywistości takiej niespotykanej... Chętnie pomogę.
Tak czy inaczej, panie pośle, bardzo proszę pańska opinia na temat tegoż projektu, ale będę wdzięczny również za odniesienie się do pytania. To nie jest ucieczka. To nie jest ucieczka od tematu. Ja powiem krótko, no rzeczywiście, gdyby mówić metaforycznie, polityka była lekką atletyką, na przykład biegami sprinterskimi, no to większość sejmowa zostałaby już za ten falstart zdyskwalifikowana. No ale nie jest, w związku z tym będzie rządzić. Rząd zaczynał się fatalnie od projektu bardzo niedobrego, budzącego społeczne emocje. Projekt, który jest sierotą w sensie autorstwa, bo nikt się do niego nie chce przyznać, który jest takim gorącym kartoflem, bo poszczególne ugrupowania się przerzucają, czyja wina. No, pani Henning-Kloska mówi, że to przewodniczący Budka przyniósł do niej ten projekt, więc być może nie jej nazwiskiem trzeba by nazwać ten lek, którego na szczęście nie będzie. Natomiast w jednej sprawie się zgadzam, w sprawie technicznej, ale sam o tym mówiłem z panem senatorem, to znaczy rzeczywiście w sensie technicznym, no to poziom infrastruktury nie jest przygotowany jeszcze na znaczącą porcję energii z wiatraków. Natomiast no to, że tu już ostatnie zdanie, że to, że w tej chwili następuje wycofanie się z tego projektu, połączenia rzeczy różnych i zrobienia z tego dwóch projektów, to oznacza, że presja ma sens i opozycja sejmowa wygrała pierwszą bitwę, gdzie pokazała swoją skuteczność. Wracając do pańskiego pytania odnośnie prezydenta. Pan prezydent, który jako żywo, podobnie jak prezes Narodowego Banku Polskiego, jest doprawdy politykiem niezależnym, co zresztą nieraz pokazał i nieraz nas pewne zakłopotanie polityczne wprowadził, zapowiedział już, że nie będzie zwlekał, nie będzie grał na czas i jeżeli będzie taka wola sejmowej większości, to zaprzysiężę rządu, choć oczywiście mogę sam podać przykłady z naszego regionu Europy, gdzie to głowy państwa, prezydenci reprezentowali dane państwo na szczycie Rady Europejskiej, na szczycie unijnym. Tak było już kilkukrotnie, 4-5 razy w przypadku prezydenta Rumena Radewa z Bułgarii. Tak samo było w przypadku, bywało w przypadku prezydenta Rumunii. W związku z tym, no, gdyby prezydent Rzeczypospolitej pojechał w imieniu państwa polskiego na szczyt do Brukseli, to nie byłoby to sytuacją jakąś wyjątkową, ale myślę, że tak jak zapowiedział pan prezydent dr Andrzej Sebastian Duda, jednak dokona tego zaprzysiężenia szybko. Pytanie tylko, po co miałby jechać, skoro do tej pory to jeździli premierzy i no, będzie nowy premier z nową większością. To, że jak mogę się tylko krótko odnieść. Proszę uprzejmie. Mojego szanownego przedmówcy. No, jak słucham pana europosła Ryszarda Czarneckiego, to na myśl mi przychodzi, jak mówi o tych zawodach sportowych, jak opozycja biegała, to chciałbym powiedzieć, że pan Mateusz Morawiecki zachował się jak w filmie Dyktator. Jak w zawodach bieg strzelał do swoich konkurentów, podkładał im nogi, nawet ich podsłuchiwał, karmił złymi rzeczami, a jak wygrywali, no to ich zamykał do więzienia. No, albo biegał w poprzek boiska, czy w poprzek toru. No naprawdę porównuje pan europoseł rzeczy nieporównywalne. Tutaj po prostu ktoś się pospieszył. Zrealizujemy nasze zobowiązania wyborcze, przyspieszymy transformację energetyczną, zieloną transformację energetyczną i zrobimy to bezpiecznie dla obywateli. Skoro zostały uważam, drogi panie europośle, że jednak moja metafora była trochę lżejsza, a pana dosyć ciężka, ale to pański wybór. Ale ten film, komedia, Dyktator był bardzo ciekawy i pan Mateusz Morawiecki w tej roli świetnie występował przez 8 lat.
Skoro zostały wspomniane ciężkie zarzuty pod adresem odchodzącego rządu Zjednoczonej Prawicy, czy Konfederacja będzie aktywnie uczestniczyła w trzech na razie komisjach śledczych? No to zobaczymy, czy dostaniemy miejsce, tak? Na razie one zostają, są po pierwszym czytaniu na Komisji Ustawodawczej. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Natomiast no, my apelowaliśmy już wcześniej i mówiliśmy o tym, że powinny zostać powołane również inne komisje śledcze. Znaczy uważamy, że są dużo ważniejsze tematy, które powinny zostać wyjaśnione. Na przykład afera zbożowa, czyli zboże techniczne i niekontrolowany i masowy import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, gdzie wyniki kontroli NIK potwierdziły w sumie nasze najgorsze przypuszczenia, że poszło polecenie z Ministerstwa Rolnictwa, żeby ograniczyć kontrolę weterynaryjną zboża paszowego, że zboże techniczne wjeżdżało bez kontroli, że trafiało również do konsumpcji niezgodnie z przeznaczeniem, które było w dokumentach celnych. Kolejna komisja to jest chociażby komisja do spraw energetycznych. No to, co się wydarzyło w ostatnich między innymi 8 latach, ale również wcześniej, to znaczy elektrownia Ostrołęka, 1 300 000 000 zł wyrzuconych w błoto. Brak wybudowania elektrowni atomowej. PiS miał naprawdę 8 lat, żeby zrobić jakikolwiek krok do przodu. Nie było tego kroku. Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawa przyjęta w 2022 roku. 28 000 000 zł dopłat do stopniowego ograniczenia wydobycia węgla. Ja nadmienię, że polskie bezpieczeństwo energetyczne, chcemy czy nie chcemy, stoi na węglu. 70% energii produkowanej w Polsce jest cały czas z węgla. Owszem, jest energetyka rozproszona w postaci odnawialnych źródeł energii, ale to nie powoduje, że prąd staje się tańszy, nic z tych rzeczy. I my cały czas musimy nasze bezpieczeństwo energetyczne opierać na stabilnych, bezpiecznych dostawach energii, dużych jednostkach wytwórczych z węgla, z atomu i uzupełniać to energetyką rozproszoną. Nie ma innego scenariusza. Pani wie, że nasz węgiel nie wystarczy na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Poza tym jego wydobycie jest tak kosztowne, biorąc pod uwagę politykę klimatyczną, to jest skazywanie się naszej gospodarki na śmierć. Polityka klimatyczna to powinna być wynegocjowana w postaci rabatu dla Polski. Została błędnie wynegocjowana, panie redaktorze. Ja uważam, że została błędnie wynegocjowana, że to już jest błąd premier Ewy Kopacz i potem dalej premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie polityki klimatycznej. No to jest zmiana, której nie odwrócicie. Wynegocjować rabat, ale my się zbliżamy do luki generacyjnej i prąd musimy mieć. A bez węgla tego prądu po prostu nie będziemy mieć. I przypominam, że OZE w postaci wiatraków, w postaci fotowoltaiki, to są pogodozależne cały czas źródła energii i nie są stabilnymi źródłami energii, jak tutaj któryś z moich przedmówców również zaznaczył. Nie mamy również magazynów energii. Jesteśmy jeszcze bardzo mocno zapóźnieni i nie da się po prostu pewnych procesów przyspieszyć. Strasznie dużo tych komisji się jest, ale ja chciałam zmienić. Ważnych komisji, tak? No bo wybory kopertowe, dużo mniejsza skala. Być może tutaj w ogóle nie potrzeba komisji, a potrzeba w innych obszarach, które są bardziej priorytetowe dla tego, żeby je wyjaśnić, żeby też opinia publiczna, opinia społeczna miała fakty i przebieg tych wszystkich sytuacji, które miały miejsce. Tak jak wspominałem już wielokrotnie, podczas dzisiejszego wieczoru w poniedziałek nastąpi zmiana rządu. No, powiedzmy we środę, jeżeli dojdzie do tego zaprzysiężenia, tak jak wszyscy się tego, albo prawie wszyscy się tego spodziewamy. Jednym z ważnych elementów w umowie koalicyjnej, ale także w deklaracjach przedwyborczych była sanacja mediów publicznych. Ja tylko przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy większość Zjednoczonej Prawicy przez 39 godzin cały proces legislacyjny, czyli od projektu ustawy aż do podpisu prezydenta zajęło przejęcie mediów publicznych, czyli trzy czytania, Sejm, Senat, prawda, podpis prezydencki. Teraz ten proces przejmowania, albo jak to woli, sanacji mediów publicznych będzie dużo, dużo, dużo trudniejszy i dużo dłuższy. Pojawił się pomysł Jacka Żakowskiego, żeby podzielić media publiczne pośród partii politycznych, które funkcjonują na naszej scenie politycznej, szczególnie tych, które weszły do parlamentu i na przykład, żeby dwójkę TVP2 oddać PiS-owi. Ja spytam pana posła Czarneckiego, czy to jest dobry pomysł, żeby taką dywersyfikację mediów publicznych przeprowadzić i żeby PiS dostał na przykład dwójkę albo TVP Kultura, nie wiem. Powiem tylko tyle, że jest to pewna próba italianizacji polskiej polityki, bo ten model, o którym mówi dr Jacek Żakowski, przez dekady istniał
we Włoszech, gdzie po prostu poszczególne anteny Rai Uno, Rai Due, Rai Tre były rozparcelowane na poszczególne obozy polityczne, to ten stolik wywrócił niejako Silvio Berlusconi, który do mediów państwowych, publicznych dodał media własne. Oczywiście burząc równowagę medialną w ten sposób. Oj, coś nam zniknął pan poseł. Panowie, to do was w takim razie pytanie, pan poseł Balt. Czy ten pomysł to jest pomysł taki sensowny, czy nie do końca, bo pojawiło się mnóstwo głosów krytyki, a dlaczego mamy PiS-owi, znaczy nie my, tylko nowa większość, oddawać cokolwiek, a co to znaczy, to media publiczne nie powinny być łupem politycznym, tylko powinny być prawdziwymi mediami publicznymi. Ale rzeczywiście media publiczne powinny być mediami publicznymi, do których dostęp mają wszystkie podmioty polityczne i społeczne w Polsce, równy dostęp. Ja rozumiem, że dziennikarze w Polsce, prawnicy, sędziowie nawet, no zresztą wszyscy mają jakieś poglądy polityczne, ale uważam, że dziennikarze w mediach publicznych, w ogóle dziennikarze, jeśli chcą być wiarygodni i oglądani i cytowani, to powinni być bezstronni w swoich ocenach. Mogą oczywiście komentować aktualną rzeczywistość polityczną, ale w programach powinni jednak dawać równe szanse rozmawiającym z nimi politykom, a nie wspierać jedną tylko partię polityczną, jak to miało do tej pory miejsce w mediach publicznych. Te media publiczne nie były mediami publicznymi, tylko były mediami nowogrodzkie. Dziennikarze bardzo często przedstawiali informację, która wychodziła do prasy z Nowogrodzkiej, a nie doszukiwali się rzeczywistej prawdy. Politykom Zjednoczonej Prawicy nie zadawano trudnych pytań, a polityków opozycji de facto chłostano w tych mediach. I do tego jeden przekaz medialny, jedna retoryka, że państwo panie pośle, to PiS, wiemy jak było. PiS to państwo. Wiemy jak tak, było. I dlatego to trzeba zmienić. Ja pytam jak trzeba ma być. To zmienić. Media publiczne powinny edukować ludzi, powinny edukować obywateli, żeby ludzie wiedzieli, czym się różnią od siebie partie, jakie mają programy i jaką przyszłość chcą wybrać, a nie być indagowani przez dziennikarzy i żeby dziennikarze im wkładali do głowy, co ludzie mają myśleć. Ale jakbyście oddali tę dwójkę. Jakbyście oddali tę dwójkę albo jakikolwiek inny kanał i tam PiS by sobie edukował, a wy byście edukowali na innym kanale. Panie redaktorze, to już miało miejsce. Przypomnę, że w przeszłości podzielono media państwowe i środowisku związanym z Prawem i Sprawiedliwości, wtedy chyba jeszcze to było porozumienie PC, oddano ileś gazet takich lokalnych, nawet Nie tylko lokalnych. No tak, no zgadza się. Jednym z właścicieli takiej gazety jest aktualny poseł Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie. No i generalnie tam jest narracja polityczna. Nie ma rzeczywistej rozmowy, dyskusji. No tylko przekaz partyjny, który idzie do wyborców. Ja jestem przeciwko dzieleniu mediów publicznych. To jednak powinny być media dostępne dla wszystkich i media, które edukują obywateli. Potrzebujemy więcej edukacji, choćby w sprawach Unii Europejskiej, bo mam wrażenie, że dzisiaj w Polsce wiemy mniej o Unii Europejskiej niż przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Taka bardzo idealistyczna wizja. Obawiam się, że nie do zrealizowania w naszej rzeczywistości. Panie senatorze, a panu się, pytam senatora Masłowskiego, a panu pomysł podzielenia mediów publicznych jako takiego swoistego łupu pomiędzy różne formacje polityczne odpowiada? Nie, nie odpowiada mi, ale najpierw się odniosę do tego, co tu już padło. To znaczy, to nie jest tak, że tak było w mediach publicznych, bo w mediach publicznych tak jest nadal i tu sam tego wczoraj doświadczyłem, byłem gościem Polskiego Radia 24 i do teraz nie mogę wyjść ze zdumienia, że
że w XXI wieku można w ten sposób prowadzić rozmowy i debaty polityczne. I bardzo dziękuję za to, że teraz jestem w kulturalnej debacie, która się toczy na w miarę równych zasadach. Ale odpowiadając na pytanie... Jak to na w miarę równych zasadach? Na równych zasadach, panie senatorze. No co znaczy na w miarę równych zasadach? Okej, dobrze. Ale odpowiadając... No, ja myślę, że tak jak padały przykłady z Bułgarii, z Rumunii, nie idźmy tą drogą jako do... To nie są do końca najlepsze przykłady dotyczące funkcjonowania parlamentaryzmu i nowoczesnej demokracji. Tak samo wszyscy, którzy znają politykę europejską i włoską, trochę wiedzą, jak tam scena polityczna jest rozdrobniona, jak tam ciężko zbudować większość. I myślę, że podział tych mediów w taki sposób, o jakim panowie mówią, sprzyjają temu, tej polaryzacji, sprzyjają temu rozbiciu i utrudniają porozumienie, dlatego... Może to jest idealistyczne, ale ja głęboko się zgadzam i głęboko wierzę w to, że taka wersja, w której media publiczne rzeczywiście pełnią jakieś misyjne cele i służą temu, żeby ludzi przede wszystkim edukować, a nie indoktrynować, że to jest możliwe. Zresztą w Europie trochę przykładów jest, czy to sławetne BBC, ale myślę, że nawet niemieckie telewizje są tu zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż to, co zostało w tej dyskusji zaproponowane. I wolałbym zmierzać jednak taką w tamtą stronę. A pani jest idealistką czy realistką? Czy wierzy pani w to, że media mogą być publiczne, prawdziwie publiczne, czy jednak byście sobie chapnęli kawałek tych mediów? Każdy z nas jest troszeczkę idealistą w tym temacie, bo każdy chce, żeby media publiczne realizowały po prostu misję, do której zostały powołane. Ja akurat reprezentuję takie środowisko polityczne, które przez media publiczne nie było w ogóle zapraszane. Dopiero w ostatnich tygodniach po wyborach jesteśmy częściej zapraszani, ale w czasie kampanii i przed byliśmy w ogóle wycięci z TVP, więc nie był w ogóle zachowany żaden pluralizm. Gdyby ten pluralizm był zachowany, to być może właśnie chociażby taka debata o Unii Europejskiej, gdzie tak naprawdę w TVP były wszystkie środowiska prounijne, a zabrakło tego uniosceptycznego głosu, między innymi właśnie głosu Konfederacji. Więc gdyby ten pluralizm, między innymi chociażby reprezentacji różnych środowisk politycznych został zachowany, to być może te media również wyglądałyby inaczej. No to należałoby w pierwszej kolejności zrobić, to cofnąć te 2 700 000 zł, które zostały przeznaczone jako dodatkowe wsparcie dla mediów publicznych. To są zupełnie nie został przyjęty. Tak, dokładnie. Natomiast to jest jeden z tych oszczędności finansów publicznych, które można byłoby szybko przeprowadzić. Dziękuję ślicznie. Anna Bryłka, Ryszard Czarnecki, Marek Balt i Piotr Masłowski byli moimi państwa gośćmi. Szanowni państwo, zostańcie z nami. Za chwilę Marek Budzisz i przeniesiemy się na front rosyjsko-ukraiński. Hubert Biskupski, witam państwa serdecznie po przerwie. Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodu i geopolityk, jest moim państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedobrze się dzieje na Ukrainie. Michajło Podolak, doradca prezydenta Zełenskiego, mówi o przejściu do obrony. Patrząc na to, co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim i na tym, że istnieje duża doza prawdopodobieństwa, że Rosjanie mogą przejść do kontrofensywy, że Ukraińcy tracą swoje siły, że mają ograniczone zdolności mobilizacyjne i nakładający się jeszcze na to wszystko konflikt wewnętrzny pomiędzy prezydentem Zełenskim a generałem Załużnym.
Jak należy tę sytuację oceniać? To jest ten zwrotny moment? To nie jest jeszcze zwrotny moment, aczkolwiek to może być zwrotny moment, dlatego że do tego obrazu, który pan redaktor nakreślił, trzeba jeszcze dodać istotne problemy po stronie państw wspierających Ukrainę, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale nie wyłącznie, bo podobne problemy przejdziemy też do tej... mają Niemcy i Unia Europejska ze wspieraniem finansowym tego wysiłku wojennego. W związku z tym wydaje się, że jesteśmy w pewnym momencie ważnym dla przebiegu tej wojny i dla perspektyw, w którą stronę ona się potoczy. Chociaż ja bym jeszcze nie mówił, że wszystko jest przegrane. To znaczy, jeżeli te trendy rysujące się obecnie ulegną utrwaleniu, no to rzeczywiście można nawet pokusić się tezę, że jeżeli nic się nie zmieni, to Rosja ma szansę tę wojnę wygrać. Ale jeszcze jest dużo do zrobienia i niewykluczone, że takie decyzje zostaną podjęte. To w takim razie zapytam, co powinno się zmienić, bo chyba pierwszy raz od tych bez mała dwóch lat strona ukraińska przyznaje się do tego, że po pierwsze nie udało jej się osiągnąć tych strategicznych celów, czyli ta kontrofensywa, która ruszyła latem, nie osiągnęła tych celów. Mało tego, ze względu na gasnące siły i coraz mniejsze możliwości mobilizacyjne, no, muszą przyjąć taką strategię działania, jaką w tej chwili przyjmują. To jest też chyba zły moment na to, żeby na przykład rozpocząć rozmowy pokojowe rosyjsko-ukraińskie, zakładając, że one w ogóle są możliwe i że Rosjanie chcieliby do takich rozmów prowadzić. Wcześniej słyszeliśmy wielokrotnie, że podobno strona zachodnia, czy to Amerykanie, czy głównie Niemcy i Francuzi naciskali, czy próbowali naciskać na Zełenskiego, żeby do takiego stołu rozmów usiadł. Wydaje się, że to nie jest kwestia momentu rozpoczęcia negocjacji w sprawie zawieszenia broni, czy być może nawet pokojowych, tylko tu jest kwestia pewnego rachunku sił i tego, na jakich warunkach, na czyich warunkach te rozmowy mogłyby być prowadzone. Dzisiaj Rosjanie uważają, że czas pracuje na ich korzyść. No i to chyba tak jest. Niestety tak w istocie jest i to jest jeden ze strategicznych efektów tego, iż ofensywa ukraińska się nie powiodła. Gdyby ona się powiodła, to zapewne mielibyśmy do czynienia z inną sytuacją i w ogóle nie rozważalibyśmy tych kwestii w takiej formule. A w związku z tym, żeby zmienić ten rosyjski rachunek strategiczny, no trzeba, mówiąc w pewnym uproszczeniu, przekonać Putina, że czas nie pracuje na jego korzyść. To oznacza przede wszystkim jakby utrwalenie i usystematyzowanie pomocy wojskowej i finansowej, bo to jest równoważne dla Ukrainy. Po drugie, no trzeba jednak zdecydować się, moim zdaniem, na sankcje, które rzeczywiście odbiorą Rosji możliwość finansowania wojny. Bo jak wygląda sytuacja dzisiaj? Dzisiaj analitycy The Economist obliczyli, że w ciągu pierwszego roku wojny Rosja zarobiła z eksportu węglowodorów, głównie ropy naftowej, 160 miliardów dolarów więcej niż dziesięcioletnia średnia. To głównie na skutek wzrostu cen ropy. Tak, bo ten wolumen się zmniejszył, natomiast ceny znacząco wzrosły. Między innymi dlatego Putin poleciał właśnie do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo to jest ten czynnik, który umożliwia mu prowadzenie wojny. Wojna kosztuje Rosję średnio z grubsza rocznie 100 miliardów dolarów. No więc z tej perspektywy Rosjanie tylko w wyniku wzrostu cen ropy naftowej zgromadzili tyle pieniędzy, że mogą prowadzić tę wojnę przez półtora roku. W drugim roku ten rachunek jest trochę bardziej na niekorzyść Rosji. Zarabiają tylko 60 miliardów dolarów, ponad dziesięcioletnią średnią. Ale to oznacza, że mają pieniądze na kontynuowanie wojny. W jakimś momencie, za kilka czy może za kilka lat, te pieniądze mogą im się skończyć. Tylko problem oczywiście polega na tym, że idzie to zbyt wolno. Więc w tym sensie sankcje zachodnie powinny być zaostrzone i Zachód ma narzędzia, żeby to zrobić. No, na przykład
niedawno pojawiła się koncepcja zamknięcia cieśnin duńskich dla rosyjskich tankowców, tej całej flotylli cienia, jak się o niej mówi, które to są głównie to są jednostki wyeksploatowane i powodujące ich używanie powoduje zagrożenie ekologiczne. To już choćby z tego powodu można poddać je kontroli i zablokować transport ropy naftowej. Tych narzędzi jest więcej, ale decyzje nie są podejmowane. Więc to jest pierwszy obszar. Odebrać Rosji możliwości finansowania wojny. Drugi obszar, czy druga kwestia, zwiększyć produkcję sprzętu wojennego, amunicji przede wszystkim, ale też i innego sprzętu na Zachodzie. To idzie bardzo powoli. No właśnie, pytanie jest takie. Mijają bez mała dwa lata. Europa, czy w ogóle świat Zachodu w dużym uproszczeniu są chyba zmęczeni tą wojną. Jakby po pierwsze, żeśmy się oswoili z tragedią Ukraińców. Po drugie, nie widać tego parcia politycznego do tego, żeby wydawać więcej pieniędzy. To, o czym pan wspomniał, Joe Biden ma olbrzymie problemy, żeby przekonać kongres do wsparcia militarnego, finansowego Ukrainy. Widać te ciągoty do tego, żeby wrócić do biznesów z Rosją, może nie od razu, ale no, żeby ustabilizować sytuację. Mówiliśmy o tym wzroście cen węglowodorów, czyli węgla, ropy naftowej, prawda, gazu ziemnego. Wiele osób podetchnęłoby z ulgą, gdyby te ceny zaczęły znacząco spadać. Pan powiedział, użył takiego określenia, trzeba przekonać Putina do tego, że przedłużanie wojny, czy jest na jego niekorzyść, że ten czynnik czasu działa na jego niekorzyść, ale no, to jest zbrodniarz, ale nie idiota. Jak go do tego przekonać? No przede wszystkim podejmując decyzje, które niestety będą kosztowały, czy skutkowały raczej zmniejszeniem poziomu życia państw zachodnich, w tym i obywateli Stanów Zjednoczonych. To, co można powiedzieć po niemal dwóch latach wojny, no to jest przede wszystkim to, że tej wojny nie da się wygrać z Federacją Rosyjską relatywnie niewielkim zaangażowaniem finansowym i w zakresie polityki sankcyjnej. W Ameryce nawet taka jest narracja, że Amerykanie w sposób istotny osłabili Federację Rosyjską, wydając 5% budżetu Pentagonu. To o tym mówił choćby senator Matt Romney, ale inni analitycy mówią, że to orzeszki w gruncie rzeczy Amerykanie wydali, a udało im się osłabić swojego geostrategicznego rywala. Osłabić tak, ale wygrać wojny już nie. I żeby przekonać Putina, mówiąc w skrócie, że tej wojny on nie wygra, no trzeba zrobić coś więcej. A zrobić coś więcej, no to albo zgodzić się na wzrost cen paliwa, bo tą rosyjską ropę trzeba po prostu z rynku wyprzeć, co będzie skutkowało wzrostem cen surowców energetycznych w skali globalnej. Trzeba przekierować część strumieni finansowych na produkcję wojenną. To jest w Europie duży problem, bo producenci europejscy, którzy mają większe możliwości wytwarzania na przykład amunicji niż producenci amerykańscy, relatywnie dostarczają jej mniej, dlatego że nie mają stabilnych, wieloletnich zamówień od rządów europejskich i obawiają się, a to są firmy prywatne i giełdowe, obawiają się inwestować i zwiększać dzisiaj swoją produkcję. W związku z tym ileś tych decyzji trzeba podjąć. Trzeba wreszcie też podjąć decyzje związane z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy, z miejscem Ukrainy w tym docelowym modelu bezpieczeństwa. Na poprzednim szczycie w Wilnie w gruncie rzeczy na to uchyliło się. Żadna decyzja nie zapadła. No więc właśnie, na to uchyliło się od tej decyzji. Mamy 7 miesięcy do kolejnego szczytu NATO w Waszyngtonie, jubileuszowego, o którym Biden mówił, że on będzie przełomowy i zbuduje system bezpieczeństwa na najbliższe pokolenia, ale też niewiele zapowiada, iż w gruncie rzeczy Zachód jest zdolny do jakichś decyzji. A w związku z tym mamy taki okres wyczekiwania, wspomagania Ukrainy, ale na pół gwizdka, a zasoby Ukrainy, ludzi, wytrwałości, kadr, też odporności wojskowej, no, ulegają po prostu wyczerpywaniu, bo Ukraina jest państwem mniejszym niż Rosja. Ta przedłużająca się wojna
bez perspektywy zwycięstwa, ona niestety oznacza, że Ukraina będzie coraz słabsza, nie coraz silniejsza. Więc albo Zachód zrobi decydujący krok, albo trzeba wojnę skończyć możliwie szybko, uznając się za pokonanego. Takie są niestety brutalne prawidła tej rozgrywki. A może Zachód uznał, że nie warto w pełni pokonywać Rosji i może będzie w tej chwili naciskał na Ukrainę, żeby zaakceptowała status quo, czyli utratę Krymu i tych wschodnich rubieży. Zaakceptowanie status quo to jest w gruncie rzeczy uznanie się za stronę pokonaną, bo Zachód, Stany Zjednoczone, państwa wspierające Ukrainę mówiły przez ostatnie miesiące, iż nie dopuszczą do sytuacji, iżby Putin tę wojnę był w stanie politycznie wygrać. Więc jeżeli dzisiaj nastąpi zamrożenie konfliktu, czy jakaś formuła zmniejszenia intensywności działań, to będziemy mieli w gruncie rzeczy do czynienia z utrwaleniem pewnego status quo, czyli tym, że Putin w trybie agresji wojskowej zajął, osiągnął swoje cele, czy może nie wszystkie, ale znaczną część swoich celów osiągnął. No zgoda, ale przecież nie ma żadnej gwarancji, że on na tym poprzestanie. No więc właśnie, co by to oznaczało dla Paktu Północnoatlantyckiego? Co to by mogło oznaczać dla Polski? Jaką opinię słyszałem, że zaakceptowanie tego statusu, który mamy w tej chwili i taki traktat pokojowy czy rozejm, który sankcjonowałby to, co się wydarzyło 2014 roku, mogłoby oznaczać rozpadem Sojuszu Północnoatlantyckiego. No to jest scenariusz, z którym trzeba się liczyć. Dlaczego? Po pierwsze, władze Rosji nie deklarują, iż chcą zejść z tej drogi agresywnej polityki. Oni dzisiaj mówią o tym dość otwarcie, iż rywalem strategicznym jest NATO przede wszystkim, a w ramach NATO tym historycznym wrogiem jest Polska. To zwracam na to uwagę, bo to jest jakby istotny sygnał ze strony rosyjskiej. A w związku z tym po zakończeniu rozgrywki z Ukrainą nie mielibyśmy moim zdaniem do czynienia z uspokojeniem liczonym w latach, tylko raczej z taką pauzą strategiczną, którą Rosjanie by wykorzystali, bo już to robią, celem odbudowy swoich sił zbrojnych, rozbudowy jej potencjału kadrowego. Kilka dni temu Putin podpisał kolejny dekret o powiększeniu sił zbrojnych. Docelowo Rosjanie chcą mieć armię 1,5 miliona, jeśli chodzi o żołnierzy w niej służących, nie mówię o personelu cywilnym. Przypomnę, że do wojny wchodzili ze stanem kadrowym na poziomie 900 tysięcy, czyli mamy do czynienia ze znaczącą zapowiedzią rozbudowy sił zbrojnych. I Rosjanie przestawiają, to idzie dość trudno, ale konsekwentnie oni to robią, przestawiają swój przemysł na potrzeby produkcji wojennej. Cel też tu jest oczywisty. Oni chcą odbudować potencjał głównie sił lądowych, który został w znacznej części zniszczony w czasie wojny na Ukrainie. I tu są różne oceny. Są tacy analitycy, którzy mówią, że Rosjanie będą potrzebowali na odbudowę tego potencjału sił lądowych 3 lata, a są tacy, którzy mówią, że to będzie 5 lat, ale to nie będzie okres liczony w dziesięcioleciach. Wszystko w gruncie rzeczy zależy od tego, w jakiej kondycji Ukraina wyjdzie z wojny i czy Ukraina będzie państwem, które będąc systemem bezpieczeństwa Zachodu, będzie wiązać część rosyjskich sił w przyszłości. A pan wierzy w to, że na kolejnym tym waszyngtońskim szczycie NATO zapadną decyzje, które zwiążą Ukrainę z zachodnim systemem bezpieczeństwa, że będzie do tego akceptacja, biorąc pod uwagę sytuację, która tam panuje? Nie, tu jestem niestety pesymistą. Znaczy, niewiele wskazuje na to, ażeby główne państwa Zachodu, Stany Zjednoczone, również Niemcy, były gotowe na tego rodzaju odważne decyzje. Te propozycje, które są teraz formułowane, to są półśrodki. Czyli de facto Ukraina skazana jest na porażkę, żeby nie powiedzieć na klęskę. Ukraina moim zdaniem skazana jest w takim wymiarze strategicznym na niepowodzenie. To znaczy wojny nie wygra, nie odzyska kontroli nad swoimi terytoriami, przynajmniej
jeśli się nic nie zmieni w sposób zasadniczy w postawie Zachodu, nie uzyska najprawdopodobniej gwarancji bezpieczeństwa i będzie krajem w znacznym stopniu zniszczonym, czyli też niezdolnym do zbudowania i utrzymania takich sił zbrojnych, które w przyszłości dadzą Ukrainie zdolność odstraszania Rosji. W tym sensie Ukraina też nie będzie elementem, czy będzie słabszym elementem systemu bezpieczeństwa Zachodu i odstraszania Federacji Rosyjskiej w perspektywie kilku najbliższych lat. Po co Putin miałby w tej chwili siadać do stołu negocjacyjnego? Dzisiaj wydaje się, że Putin nie ma powodów, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego, bo on kontroluje, tak przynajmniej Rosjanie uważają, sytuację. Czyli ta sytuacja jest znacznie gorsza od tej, którą mieliśmy do czynienia w czerwcu, w lipcu, kiedy nie ruszyła jeszcze ta kontrofensywa i argumenty były bardziej po stronie ukraińskiej. Zdecydowanie jest znacznie gorsza. Dla Ukrainy i dla Zachodu ta sytuacja jest znacznie gorsza i dlatego trzeba wykonać całą sekwencję działań, które odbiorą Rosjanom przekonanie. Oni dzisiaj takie przekonanie żywią, iż to jest tylko kwestia czasu, kiedy złamią opór Ukrainy i doprowadzą do pogłębienia podziałów na Zachodzie, na tyle istotnego pogłębienia, żeby w gruncie rzeczy zablokować wspieranie wysiłku wojennego Kijowa. Bez tego ta wojna będzie przegrana, ale wojna jest zawsze pewną rozgrywką, również i psychologiczną. I odbierając Putinowi i rosyjskiej elicie tego rodzaju odczucia czy tego rodzaju przekonanie, można spowodować, że oni uznają, jednocześnie zwiększając koszty funkcjonowania i ponoszenia, ponoszone w związku z wojną, można w dłuższej perspektywie, kilkumiesięcznej, a może roku czy półtora, doprowadzić do tego, że oni jednak uznają, iż nie ma sensu kontynuować wojny, bo nie ma szans na jej zwycięstwo w niej. Dzisiaj oni uważają, że wygrywają wojnę i ją wygrają. To porozmawiajmy chwilę o tym, co się dzieje w samej Ukrainie. Konflikt, załóżmy, Zełenski wypełz spod tego dywanu, jeżeli można użyć takiego określenia, ten słynny wywiad generała Załużnego, te informacje, które docierają. Nie wiem, na ile prawdziwe, że Zełenski kieruje rozkazy bezpośrednio do tych liniowych dowódców, pomijając Załużnego. Jakie znaczenie ma ten konflikt? Po pierwsze dla samego przebiegu wojny, po drugie dla tego, co się politycznie zadzieje na Ukrainie. Informacje, że między generałem Załużnym, dowódcą ukraińskich sił zbrojnych, a prezydentem Zełenskim te relacje układają się nie najlepiej, one już dochodziły w czasie ostatnich co najmniej kilkunastu miesięcy. Takim, powiedziałbym, faworytem, jeśli to jest dobre określenie, Zełenskiego jest dowódca sił lądowych Ukrainy, generał Syrski. I pamiętamy, że kiedy jesienią ubiegłego roku siły ukraińskie odbiły Kupiańsk, to była ta ofensywa na północy, na kierunku charkowskim, to defiladę i meldunek o realizacji tych celów wojskowych Zełenski odbierał właśnie od generała Syrskiego. Więc te podziały były. One teraz uległy wzmocnieniu, co najmniej z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze, musimy pamiętać, że konstytucyjnie Ukraina powinna przeprowadzić wybory prezydenckie wiosną przyszłego roku. Prawdopodobnie ich nie będzie, no ale ta logika myślenia o kampanii wyborczej, o tym, że... Jest silna. Tak, o to się już pojawia, to życie polityczne na Ukrainie w pierwszej fazie wojny zamarło, teraz odżywa. I otoczenie Zełenskiego obawia się, że Załużny zrzuci mundur, mówiąc w pewnym uproszczeniu, i stanie do walki wyborczej. A siły zbrojne na Ukrainie są najpopularniejsze w sensie kapitału zaufania społecznego, znacznie popularniejsze niż prezydent Zełenski. To jest jeden element. Drugi element, no to jest pytanie, dlaczego ta ofensywa ukraińska nie odniosła skutku. Wszyscy ci, którzy sympatyzują z armią, mówią, że zawiodły tyły. Dlatego, że jest rozpowszechniona korupcja, dlatego, że żołnierze walczący na froncie nie dostają tego, co powinni. Między innymi chociażby z powodu różnych oskarżeń korupcyjnych doszło do zmiany na stanowisku ministra obrony. A to jest stanowisko polityczne obsadzone przez ekipę Zełenskiego. Wreszcie generał Załużny
zarzuca Zełenskiemu, że ten nie ogłosił do tej pory powszechnej mobilizacji. A w związku z tym walczący na froncie, już zmęczeni, nie otrzymują posiłków i nie są luzowani, nie mogą odpocząć. Otoczenie polityczne Zełenskiego szuka też odpowiedzi, jakie błędy planowania strategicznego z kolei wojskowi popełnili, że ta ofensywa nie doszła do skutku. Tu nie jest istotne, kto zawinił. Tu jest istotne to, że już taka dyskusja ma miejsce, bo to pokazuje, że ten monolit ukraińskiego oporu przeciwko agresji rosyjskiej zaczyna po prostu nie tyle pękać, co wykazywać pewne oznaki zmęczenia. To jest zresztą dość oczywiste. Tam, gdzie nie ma tej perspektywy sukcesu, albo ona jest oddalającą się, tam pojawiają się pewne naturalne napięcia. Tym bardziej, jeśli mamy już do czynienia z końcem drugiego roku niezwykle ciężkiej i krwawej wojny. I to też pokazuje, że ten czynnik czasu, o którym mówiliśmy, jest czynnikiem ważnym, a być może nawet decydującym, bo Rosjanie uważają, że czas działa na ich korzyść, a po stronie ukraińskiej można zauważyć pierwsze oznaki zmęczenia wojną, wyczerpania potencjału, wyczerpania tej gotowości do walki. Zmienia się też nastawienie opinii publicznej, nie w sposób rewolucyjny, ale dość wyraźnie. Ostatnie badania pokazują, że rośnie rola tych, którzy mówią, że może z Rosjanami trzeba się ułożyć jakoś, a nie walczyć do wyzwolenia wszystkich zajętych obszarów. To się powoli zmienia. Kolejne miesiące będą też i w tym obszarze, wydaje się, decydującymi. Rozmawialiśmy o tych geostrategicznych układankach i o tym, że czas nie jest sprzymierzeńcem Ukrainy. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy można określić Joe Bidena jako zwolennika czy miłośnika tej wojny, na pewno wspiera Ukrainę bardzo, bardzo silnie i dąży do tego, żeby te środki finansowe i militarne na front wschodni wysyłać. Ale jak popatrzymy na to, co się dzieje w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, na zbliżające się wybory, w których wszystko na to wskazuje, wystartuje ponownie Donald Trump i na notowania Donalda Trumpa, jak sobie patrzę na te najświeższe notowania, Pensylwania, Arizona, Georgia, Floryda, Północna Karolina czy Michigan, wszędzie zyskuje 7, 7, 10 punktów procentowych, mając zdecydowaną przewagę nad Bidenem. I tu mówimy o tych swingujących Stanach, nie mówimy o tym pasie środkowego zachodu. Dojście Trumpa do władzy zakończy ten konflikt, w tym sensie, że on zamknie, zakręci kurek? No, tego nie wiemy. Dlatego, że tutaj trudno budowanie jakichś prognoz z bardzo oczywistego powodu. Już nawet abstrahując od kwestii wyniku starcia wyborczego. Dzisiejsze sondaże rzeczywiście wskazują, że Trump dość łatwo uzyska nominację Partii Republikańskiej, a nastroje w Stanach Zjednoczonych są takie, że Bidenowi będzie bardzo trudno wygrać te wybory, jeśli to w ogóle będzie możliwe. Tylko różnica między poprzednią kadencją Trumpa, tą ewentualną następną, polega na tym, że on w czasie tej pierwszej kadencji był otoczony politykami w sposób dość tradycyjnie patrzącymi na siłę więzi atlantyckich. To był choćby wiceprezydent Pence, to był Rex Tillerson, to był John Bolton, to byli ci ludzie związani z tym starym republikańskim establishmentem. I oni, jak się uważa, tonowali pewne pomysły polityczne czy geostrategiczne Trumpa. To się zmieniło, bo on tych ludzi ma już, on się z nimi poróżnił, on już ma inną ekipę wokół siebie. Co prawda Mike Pompeo mówił niedawno w wywiadzie dla ukraińskich mediów, że w gruncie rzeczy Trump, poza tą retoryką, która budzi wiele emocji, jest takim twardym realistą i on raczej nie będzie wykonywał ruchów, które mogłyby być szkodliwe z punktu widzenia pewnych generalnych interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych. Ale to jest pewna niewiadoma. Nie wiadomo, co sam Trump myśli na ten temat. Jego wypowiedzi są wewnętrznie sprzeczne, dość ryzykowne tezy on również formułuje i tego do końca nie wiemy. Pewnego rodzaju ryzyko jest. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na dwie sprawy. Znaczy, z pewnością sojusznicy europejscy
Stanów Zjednoczonych, w państwach Europy Zachodniej postrzegają tą perspektywę prezydentury Trumpa jako czynnik ryzyka. W związku z tym będą podejmowali działania, które być może będą w ich mniemaniu asekurowały Europę przed jakimiś ekstrawaganckimi posunięciami nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to się chyba już zaczęło. Mówimy o tej federalizacji. Zaczyna się mówić o europejskiej polityce obronnej i bezpieczeństwa. W moim odczuciu to jest przygotowywanie się na tego rodzaju ewentualność. No i wreszcie trzeba się zastanowić, na ile będzie podlegała generalna strategia zmianie, generalna strategia amerykańska, na ile będzie podlegała zmianie, dlatego że Republikanie krytykowali Bidena również za to, że on zbyt słabo koncentruje swoją uwagę na rywalizacji z Chinami. Za czasów administracji Trumpa tacy ludzie jak Elbridge Colby chociażby, czy Wes Mitchell, którzy odpowiadali za strategię bezpieczeństwa narodowego amerykańską, oni wówczas formułowali takie tezy, a dzisiaj je podtrzymują, że Ameryka powinna w większym stopniu koncentrować się na przygotowaniu do ewentualnej wojny z Chinami, nawet kosztem, powiedziałbym, zaniedbywania tego kierunku europejskiego. Oni oskarżają Bidena o zbytnie rozproszenie sił. I to niestety może wpłynąć na pewnego rodzaju zmniejszenie nie tyle zainteresowania, ale środków asygnowanych przez Stany Zjednoczone na wspieranie chociażby Ukrainy, bo to, że wojna się skończy przed rokiem 25, no na razie niewiele na to wskazuje. Co oznacza, że większy ciężar będzie musiała ponosić Europa. Europa w moim odczuciu nie jest do tego z wielu powodów przygotowana. I to będzie kolejny obszar potencjalnie kryzysowy i niekorzystny dla Ukrainy. Mówiliśmy o tym, że Putin i Rosjanie nie odpuszczają, zwiększając mobilizację, przechodząc czy transformując swoją gospodarkę na tory wojenne, ale jest cały szereg takich działań, które widzimy. Ta wojna hybrydowa na granicy z Finlandią, dzisiejsza wizyta, o której już wspomnieliśmy, Putina w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. My postrzegamy Rosję jako kraj bez mała izolowany, a w rzeczywistości on nie jest izolowany i to nie chodzi tylko o Chiny czy Iran, ale chodzi właśnie o Bliski Wschód czy państwa afrykańskie, które są, mówiąc w cudzysłowie, zakochane w Rosji. Jakbyśmy mieli jeszcze wspomnieć o tych przewagach Putina na polu międzynarodowym, bo patrzymy na ten Bliski Wschód, no Arabia Saudyjska to jest tradycyjny sojusznik Stanów Zjednoczonych, prawda? I pytanie, czego Putin szuka w Arabii Saudyjskiej? Ja myślę, że my powinniśmy zacząć najpierw od szukania tych słabych punktów w Europie, bo proszę zwrócić uwagę, na niedawne posiedzenie OBWE w północnej Macedonii Ławrow doleciał. Tak. Bułgaria nie wycofała się z wcześniejszej decyzji o udzieleniu mu zgody na przelot, dlatego że na pokładzie znajdowała się Maria Zacharowa, objęta europejskimi sankcjami. Ale Grecja już nie miała tego rodzaju skrupułów. Rosja wozi ropę naftową, dlatego że greccy armatorzy po prostu zarabiają na tym i ich tankowcy tę ropę dla Rosji wożą. Norwegia objęła przewodnictwo w takiej organizacji państw arktycznych i doprowadziła do wznowienia pracy kilku grup roboczych z udziałem rosyjskich ekspertów. Te prace były zamrożone po wybuchu wojny. Rosjanie to odbierają jako gotowość do ustępstw, pokazywanie słabości. Więc w tym sensie ten blok państw Zachodu, który na początku wojny był dość spoisty i realizował wspólną politykę, on słabnie. Również na przykład na tej konferencji OBWE Rosja zawetowała przewodnictwo Estonii, uznając Estonię za państwo antyrosyjskie, no ale to nie przeszkadzało władzom Malty zgodzić się na to, że w zastępstwie Estonii Malta objęła to przywództwo. Malta też jest przecież członkiem wspólnoty europejskiej. W związku z tym Rosja nawet na terenie Europy nie jest izolowana.
Już nie mówię o polityce węgierskiej, która jest dość skandaliczna. Viktor Orban spotyka się z Putinem i nawet w rozmowach unikał określenia wojna, tylko mówił o specjalnej operacji. Natomiast jeśli chodzi o państwa Światowego Południa, to tutaj współpraca idzie w najlepsze, a nawet rośnie. Notabene też za przyzwoleniem wielu państw europejskich. Indie importują duże ilości rosyjskiej ropy naftowej. I sprzedają ją. Przetwarzają i sprzedają na rynek europejski. No, Holandia jest na przykład dużym odbiorcą tego rodzaju produkcji. Więc w tym sensie Rosjanie, mówiąc o tym, że w przyszłości będą taką twierdzą, ale umocnioną na granicy z państwami Unii Europejskiej i NATO, a otwartą na współpracę z całą resztą świata, no w gruncie rzeczy opisują sytuację obecną. Dzisiaj Rosja dość otwarcie i nieźle współpracuje ze Światowym Południem, z państwami Azji Środkowej, nawet z państwami będącymi członkami NATO, takimi jak Turcja, dzięki którym omijają rozmaitego rodzaju sankcje. Ten blok jest po prostu blokiem dość dziurawym i to też jest jednym z czynników, dla których Putin może myśleć, że czas pracuje na jego korzyść i ta spoistość Zachodu prędzej czy później ulegnie wyczerpaniu. To zapytam na koniec, jak ocenia pan prawdopodobieństwo tego, że wojska rosyjskie wkroczą do Kijowa? Wydaje mi się to dość odległa dzisiaj perspektywa. Raczej to nie nastąpi. Ja bym nie szedł tak daleko. To logika myślenia Rosjan jest w gruncie rzeczy odmienna. Znaczy, ja nie podzielam tej oceny, która mówi o tym, że oni dzisiaj, bo co innego jest początek wojny. Wtedy były te plany inne, one uległy pewnej rewizji. Dzisiaj Rosjanie raczej skorygowali swoje podejście. Nie myślą już o kontrolowaniu całej Ukrainy w sensie politycznym. Raczej myślą o zniszczeniu potencjału ekonomicznego i demograficznego Ukrainy i doprowadzeniu do sytuacji, żeby Ukraina nie mogła być, mówiąc w uproszczeniu, przyczółkiem Zachodu. Czyli ani żeby NATO się nie zainteresowało, ani Unia Europejska takim... Albo żeby koszty, ziemią niczyją. Albo żeby koszty utrzymywania Ukrainy jako państwa były na tyle duże, żeby Zachód nie był w stanie albo nie był skłonny tych kosztów podnosić. No bo w przyszłym roku Zachód powinien dać Ukrainie 43 miliardy dolarów. To są bardzo poważne pieniądze. Jeśli ten stan miałby się utrzymać przez lata, no to Zachód zapewne zacząłby się zastanawiać, czy to się opłaca. I to jest dzisiaj cel Rosji. Natomiast to oczywiście nie oznacza, że Rosja przekształca się w jakieś państwo miłujące pokój. Oni chcą doprowadzić do opanowania tych prowincji, które formalnie ukraińskie, które formalnie włączyli w skład Federacji Rosyjskiej, czyli wyjść na granicę obwodów chersońskiego, zaporowskiego i Donbasu, tych dwóch tak zwanych republik ludowych, i przystąpić potem w czasie tej przerwy strategicznej czy pauzy do odbudowy swojego potencjału. Zaczynając rozgrywkę, ale już tym razem z NATO, a nie z Ukrainą, za kilka lat, wtedy, kiedy oni odbudują część swojego potencjału, a NATO być może wiele nie zrobi, uznając, że problem jest rozwiązany. Wydaje mi się, że to jest takie etapowe myślenie. Dziękuję bardzo. Marek Budzisz, geopolityk, ekspert od spraw wschodu, był moim państwa gościem. Szanowni państwo, zostańcie z nami. Za chwilę Włodzimierz Karpiński, były minister Skarbu Państwa, europoseł, który do Europarlamentu trafił wprost z aresztu. Przed wyborami zwracaliśmy państwa uwagę na drużynę afer Donalda Tuska. I jak się okazuje, ta polityczna plejada ciemnych gwiazd ma się całkiem dobrze. Dzisiaj opinią publiczną wstrząsnął niebywale skandaliczny fakt, że minister w rządzie Donalda Tuska, jeden z najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego, Włodzimierz Karpiński, trafi z celi do Brukseli. Bo właśnie tym, co spaja drużynę afer, tą platformę aferzystów, jest władza, niechęć do Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście pieniądze. Dzisiejsza sytuacja można ją określić dniem wolności. Wolności dla stajni Tuska, dla
aferzystów drużyny Donalda Tuska, którzy mogą się cieszyć z tej bezkarności właśnie dzięki takim mykom prawnym, jakie są zastosowane w przypadku na przykład objęcia mandatu europosła przez Włodzimierza Karpińskiego. Liczymy, że ta doktryna Neumanna nie będzie podtrzymywana w praktyce. Liczymy, że sprawiedliwość może wolno, ale w końcu dosięgnie tych osób, które są oskarżane o bardzo poważne przestępstwa. Hubert Biskupski, witam Państwa po krótkiej przerwie. Moim Państwa gościem jest Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu i europoseł. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, witam Państwa. Panie pośle, widzę, że strasznie pan schudł po 9 miesięcy w areszcie śledczym. Ile pan stracił kilogramów w czasie pobytu w areszcie? No, w takim najbardziej krytycznym momencie to było około 18 kilogramów. Później trochę było mniej. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, ten sam fakt schudnięcia i nie wpływa specjalnie na może nawet lepiej, jak ktoś trochę schudnie, żeby lepiej dla zdrowia. Natomiast no, gorsza sprawa jest oczywiście, to jest kwestia stresu i tego doświadczenia bardzo dręczącego, jeśli chodzi o kwestie związane z tym, co się dzieje z moją rodziną, co się dzieje z moją żoną, co się dzieje. To raczej było dla mnie, bo no, samo chudnięcie to jest, no, myślę, że w dużej mierze efekt tego stresu. Zacznijmy od tego poranka 27 lutego, kiedy do pańskiego domu zapukało CBA. Jakby pan zechciał opisać, co się wtedy wydarzyło i co pan przeżył, bo to był dla pana szok, jak rozumiem. Znaczy nie, to generalnie cała ta sytuacja jest jak grom z jasnego nieba. Ja 30 kilka lat pracuję w domenie publicznej, w przestrzeni publicznej. Przez te lata zajmowałem się głównie sprawami gospodarczymi, inwestycyjnymi. Nigdy nie podjąłem żadnej decyzji w wyniku jakiegokolwiek, czy to nacisku, czy lobbingu nielegalnego, czy jakiegoś szantażu, a już nie wspomnę o kwestiach związanych z korzyściami, z oczekiwaniem jakichkolwiek korzyści, w tym korzyści majątkowych, a decyzji w swoim życiu przez ten czas podejmowałem dużo bardzo trudnych. Więc z tego punktu widzenia to oczywiście jest no to, co słyszeliśmy w tych komentarzach panów. Nie znam dokładnie tych panów, którzy się wypowiadali, ale jak rozumiem, że to przedstawiciele obozu, który oddaje władzę w tej chwili, czyli Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie mają żadnych zahamowań, żeby patrzeć na to, jak zostają ministrami osoby, które mają wyroki, co prawda jeszcze nieprawomocne, więc jakby dalszy etap postępowania niż moje aresztowanie i osadzenie w celi. Natomiast wracając do tego 27, to oczywiście cała ta sytuacja, tak jak powiedziałem, była jak grom z jasnego nieba, biorąc pod uwagę moje zaangażowanie w życie i sprawy publiczne. Niemniej, no niektóre te ośrodki medialne, które miały jakieś moim zdaniem dziwne przecieki z toczącego się śledztwa, jakąś takie przygotowanie robiły, że to w ratuszu będzie skandal, jakieś takie pojawiały się informacje. No później mój były zastępca, ale też i kolega i współpracownik Rafał Baniak został aresztowany, a on także był takim, można powiedzieć, moim doradcą. Uważam, że to jest bardzo dobry, jeśli chodzi o sprawy społeczno-gospodarcze, ekspert i też pomagał mi w różnych sprawach, na różnych etapach naszej współpracy wcześniej, jeszcze przed kwestiami, które dzisiaj są jemu i mnie zarzucane. Natomiast mając jakoś takie przygotowanie przez tam grudzień, styczeń w tych mediach, które miały informacje z toczącego się śledztwa, nie spodziewałem się, że to mnie dosięgnie, aczkolwiek już po zatrzymaniu pana Rafała Baniaka, to miałem wrażenie, że to raczej jest ukierunkowane na ratusz, na moją osobę, czy na dalej, być może jeszcze ewentualnie innych ważnych urzędników ratusza. Także
w tego poranka byłem mocno zdziwiony oczywiście, ale z pokorą to przyjąłem. Założyłem, że to się szybko wyjaśni wszystko i raczej traktowałem to jako pewnego rodzaju element do wyjaśnienia sprawy, a nie jako historię, która będzie się toczyła przez prawie 9 miesięcy. Okej, agenci CBA pukają do domu, pan otwiera i rozumiem, że informują pana, w jakiej sprawie przychodzą, zakładają kajdanki. Czy pan się żegnał z żoną, czy nie żegnał, czy tak jak pan mówi, oczekiwał, że sprawa w ciągu kilku godzin się wyjaśni? Znaczy nie, to bardzo byli uprzejmi państwo, bo to była ekipa złożona z dam i mężczyzn. Natomiast no, oczywiście nie miałem kajdanek, byli bardzo uprzejmi, muszę powiedzieć. Natomiast no, rzetelnie wykonywali swoje obowiązki, pozwolili mi się ogolić, pozwolili się pożegnać z małżonką. No to wszystko było dosyć dramatyczne, bo to trochę tak jak cała ta historia, to jak Matrix, jak druga rzeczywistość, jak sprawy, które po prostu się nie zdarzają na jawie. Więc tutaj muszę powiedzieć, jeśli chodzi o to o zachowanie, to było rozumiałem, że mają wykonać swoje polecenia, które dostają od prokuratora i nie było jakiegoś tutaj szczególnego, a już nie powiem, takiego powiedzmy dotkliwego, tak? To raczej tak powiedziałbym, dosyć kulturalnie to się odbyło, pomijając oczywiście to napięcie i stres, który był w sercach żony moim i też tak dokładnie to wszystko było przede wszystkim, znaczy nade wszystko to napięcie powodowało, że też przez mgłę pamiętam tamten czas. A kiedy do pana dotarło, że to nie jest jakaś pomyłka, to nie jest coś, co da się zamknąć w ciągu kilku czy kilkunastu godzin, tylko że zarzuty prokuratury i determinacja prokuratury są na tyle poważne, że spędzi pan w areszcie na początku co najmniej te 3 miesiące. Znaczy po pierwsze zapytałem prokuratora, czy on będzie wnioskował o areszt, bo te kwestie, o które mnie pytał, a które później poznałem w aktach, to były całkowicie, tak powiem, ja nie zdawałem sobie sprawy tak naprawdę, bo ja się tak materialnie, w sensie fizycznie nie zajmowałem tym obszarem, z którego wywiódł zarzuty. Ja się tym nie zajmowałem i w ogóle dla mnie to było trochę jakby obca materia w sensie takim szczegółowym oczywiście. Bo tym obszarem była utylizacja i wywóz śmieci, bo o tym mówimy. Tego dotyczą... Znaczy generalnie to jest kwestia, dwa obszary są. Jeden to jest wywóz, czyli transport, a drugi to jest zagospodarowanie, czyli utylizacja. I tym obszarem się nie zajmowałem, jeśli chodzi o właśnie to zagospodarowanie. Natomiast fakt był taki, że na miesiąc przed rozpoczynającym się rokiem 20 Warszawa nie miała podpisanego żadnego kontraktu na kilogram śmieci, a generuje czy produkują w Warszawie około, łącznie z firmami, około 1 000 000 ton rocznie, więc w Warszawie groził napór. Ja powołałem zespół, zarząd powołał zespół, który tam z kilkunastu osób się składał. Ja nie znałem tych osób, po prostu wybrałem specjalistów ze spółki. Ten zespół miał za zadanie wypracować rekomendacje tak, żeby warszawiak nie płacił tak dużo, jak płacił, jak zanosiło się, że będzie płacił i żeby jak najszybciej te rekomendacje przekuć na warunki przetargu publicznego, który jest ogłaszany w Dzienniku Europejskim, bo wartość tych przetargów jest taka duża. I to jako członek zarządu, kierujący tym zarządem, później te rekomendacje specjalistów ze spółki, łącznie z przedstawicielem miasta, przekuwano na warunki przetargowe, więc tutaj zarzut, że ja manipulowałem jakimiś warunkami, specyfikacjami czy innymi rzeczami, jest absolutnie chybiony i ja ze zdziwieniem czytałem, że ja dokonywałem jakichś zmian, co było po prostu fizycznie niemożliwe, bo to się wszystko odbywa elektronicznie. Tak jak mówię, zespół kilkunastoosobowy, nie pamiętam w tej chwili, czy 11 czy 13 osobowy nad tym pracował.
aby efektywnie doprowadzić do obniżenia cen zagospodarowania. W międzyczasie także poprosiłem Centralne Biuro Antykorupcyjne w trakcie, kiedy te ceny tak były windowane wysoko w Warszawie, aby objąć działalność tych, znaczy przetargi te wszystkie, tak zwaną tarczą antykorupcyjną. Złożyłem doniesienie, jako zarząd złożyliśmy doniesienie do UOKiK-u, że ceny, że jest podejrzenie zmowy cenowej przez graczy na tym rynku, a rynek wart jest między, no powiedzmy sobie, około miliarda złotych w tej chwili, a wtedy ceny, jak przyszedłem do firmy, były na ofercie 1500 zł, tak, a jak odchodziłem, były w granicach 750 zł za tonę, czyli te działania doprowadziły do obniżenia cen i oszczędności w budżecie Warszawy w przeciągu 2 lat na poziomie 300 milionów złotych. Prokuratura... Ale przy tworzeniu tych warunków ja tak naprawdę nie miałem jakby swojej ingerencji, ale to zostałem oskarżony. Prokuratura postawiła panu zarzut przyjęcia 5 milionów złotych łapówki, powołując się na zeznania tak zwanych małych świadków koronnych. Mowa o 3 osobach, które wcześniej miały postawione zarzuty dotyczące przestępstw związanych z fakturami i VAT-em. Czy pan tych 3 dżentelmenów, że się tak wyrażę, to znał, rozmawiał z nimi, miał z nimi jakiekolwiek kontakty wcześniej? Nie znam tych państwa. Mogłem się spotkać okazjonalnie, bo tych spotkań odbywa się tysiące. Więc mogło tak się zdarzyć, że raz czy 2 razy się z którymś z nich spotkałem jako z przedstawicielem firmy na tak zwanej, nie wiem, kurtuazyjnej kawie. Natomiast ja generalnie nie znam tych państwa, to można powiedzieć, trudno powiedzieć, ale że przy spotkaniu takim kurtuazyjnym można powiedzieć, że się kogoś znano. Nawet nie pamiętałem nazwisk tych państwa, o których pan mówi. W związku z tym trudno mi się też do tego odnieść. Nie znam kropka. Tak? Nie znam kropka. Jak usłyszał pan zarzuty prokuratury, to co pan sobie pomyślał w pierwszej chwili? Pomyłka, próba dojścia czy uderzenia w Rafała Trzaskowskiego, czy może jeszcze coś zupełnie innego? Wie pan, ja przez okres 16-19 rok, kiedy to było po sprawowaniu funkcji moich ważnych w państwie, byłem przesłuchiwany przy przeróżnych sprawach jako świadek i zawsze stawałem się na te przesłuchania i zawsze rzetelnie to, co mogłem powiedzieć, w sensie to, co pamiętałem, zgodnie z prawdą relacjonowałem na tych przesłuchaniach. Dlatego sam fakt, że się, nie wiem, doprowadza, że się wysyła ekipę, tam było, nie wiem, u mnie 8 osób. Czy to było dla mnie upokarzające? Po pierwsze, jak nawiązuję tutaj do tego 27 lutego, to było upokarzające jako człowieka, który zawsze patrzył w kategoriach dobra publicznego i starał się robić jak najlepiej w tym zakresie, wykonywać swoje obowiązki. I ja po prostu nie dowierzałem. Znaczy, jak ja usłyszałem te zarzuty, że to tak miało miejsce, że tak to wygląda, znaczy tak to formuje, tak to widzi prokurator, to zapytałem, czy będzie pisał wniosek o areszt, bo mówi, że tam... I on wtedy stwierdził, że tak, i znowu wpadłem w taką filozofię, taką jakby drugą rzeczywistość, że to jest coś niemożliwego. Nie? Po pierwsze, normalnie bym przyjechał na przesłuchanie, po drugie, o co chodzi? Ja kompletnie się nie identyfikowałem już nie tylko z samym faktem zarzutów, ale z tym, że ta materia była mi obca akurat, która dotyczyła, na której budowane były te zarzuty. Nie? Więc wtedy sobie pomyślałem, że to jest jakiś... wtedy to był pierwszy taki kryzys związany z tym, że to nie jest jednak Matrix, druga rzeczywistość, tylko że to jest... To się dzieje.
Ale później sobie myślałem, dobrze, no są, to wszystko jest tak, jak mniej więcej opowiedziałem. Są ludzie, którzy przy tym pracowali wewnątrz firmy, więc no, szybko pan prokurator to sobie może ustalić. Natomiast okazało się, że ani nie spieszyło się prokuratorze, a jednak no, trzeba tutaj jeszcze podkreślić, bez względu na to, jak sobie ci panowie z Prawa i Sprawiedliwości, aktywni politycy, będą próbowali wykorzystać tę sytuację, linczując mnie medialnie, trzeba sobie także uświadomić, że ja jestem, że tak powiem, zachowuję także jakby ten pogląd, że okej, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, w tym wypadku prokuratura, niech sprawdza, bo to państwo ma swoje służby, żeby sprawdzało. Natomiast jakie były intencje tych służb finalnie, jeśli chodzi o moją osobę, trudno mi powiedzieć. Muszę powiedzieć, że nie występowałbym o objęcie mandatu, gdybym był przekonany, że tylko chodzi o dojście do prawdy, a nie o inne kwestie. I dlatego, że nawet mogę z panem rozmawiać w tej chwili, dochowując tajemnicy śledztwa, staram się no, w ten sposób jakby też komunikować, bo tylko jedna strona do tej pory komunikowała rzeczy, które były jej wygodne. Wniosek o areszt, później decyzja sądu, który przychylił się do aresztu tymczasowego i przedłużenie tego aresztu. Czym kierował się sąd pana zdaniem, zgadzając się, aprobując decyzję prokuratury? Znaczy to są kwestie orzeczenia. Tam jest, z tego co się orientuję, to statystycznie ponad 95% wniosków prokuratury ostatnio sądy, że tak powiem, popierają, jeśli chodzi o wnioski aresztowe, bo tak jest skonstruowane prawo, że wystarczy, że pan redaktor będzie miał zarzut wynikający z przepisów wysokiej kary i to już jakby uprawdopodabnia i są takie orzeczenia, że jak jest zarzut wysokiej kary, no to w takim wypadku ten areszt sądy zatwierdzają urzędowi prokuratorskiemu. Natomiast no, wydaje mi się, że to kwestia zasadnicza to jest takiego nadzoru, nadzorcza sądu, jeśli chodzi o działalność organu prokuratorskiego, czyli krótko mówiąc rozliczania z tego, co on zrobił w sprawie, żeby, no bo to jednak jest najbardziej drastyczny środek zapobiegawczy, prawda? Ja nie mam zamiaru, nie miałem zamiaru niczego chować, ukrywać, uciekać, etc. Jestem, tak jak powiedziałem, w tym zakresie także uważam, że państwo ma prawo. Natomiast no, trudno mi powiedzieć, to trzeba sądu pytać o jego argumentację, ale z tego, co rozmawiałem z prawnikami, to ta argumentacja jest przeważająca, czyli wysoka kara już wystarcza do tego, żeby ta przesłanka stanowiła o tym, że warto by było prześledzić taką analizę, jeśli chodzi o stosowanie aresztów tak, w podobnych przypadkach i później finalne orzeczenia prawomocne wyroku, bo to byłoby ciekawe. Bo tak to wie pan, oskarżenia można rzucać w różnych sposób i na różnych, mając różne, że tak powiem, argumenty, i ciężkie, i lżejsze, mając różne inspiracje, żeby budować oskarżenie. W moim wypadku ja byłem przesłuchany przez pana prokuratora 27-28 lutego i później w zasadzie na mój wniosek mnie jeszcze przesłuchał pan prokurator raz. No i przez 9 miesięcy nic się w sprawie nie zmieniło, jak rozumiem. Ale też nie chcę, mówię, tutaj specjalnie utyskiwać, tylko że rzeczywiście wydaje mi się, że ten nadzór sądowy nad działalnością prokuratury tutaj jest czasami, powiedziałbym, no taki trochę dający dużo do myślenia, jeśli chodzi o wygodę, czy nie wiem, czy jeśli chodzi o sprawy związane z takim, no jak jest już zagrożenie wysoką karą, no to dobrze, to niech tak będzie. Panie ministrze, panie pośle, wróćmy do aresztu śledczego. Jak wyglądała pana cela i jak wyglądał taki codzienny dzień? No muszę powiedzieć, że to jest... ciężko mi o tym mówić, bo no to... No,
że ja w pewnym sensie można powiedzieć, to zdruzgotało życie mojej rodziny. Ja nie mogłem się skontaktować z rodziną przez pierwszy okres. Synów nie widziałem dosyć długo. Żona ma, pan jest pięcio, bardzo... ma pan pięciu synów i żonę, wyjaśnijmy to naszym widzom. Tak. No, żona jest na przewlekłą chorobę też, także do taką niebezpieczną chora, więc ta dolegliwość psychiczna była okrutna. Ja takie miałem wrażenie, że chyba wiem, jak może w części wyglądać piekło związane z taką niepewnością, tęsknotą i taką no, dojmującą niesprawiedliwością. Nie? No może nie niesprawiedliwością, bo w piekle pewnie tam to jest to niesprawiedliwością, ale chodzi generalnie o te relacje uczuciowe, takie wiadomo, że nie mogą być spełnione. No, cela miała 4,5 metra na 2 metry. Z zakratowanymi oknami, z szybą zbrojoną, także nie mogłem widzieć świata na zewnątrz. Byłem izolowany, czyli mieszkałem sam. Prawdopodobnie dlatego, żeby krzywdy mi ktoś nie zrobił, albo żebym, nie wiem. Ja z kolei nie przekazywał jakichś informacji przez nie mam pojęcia, wie pan, bo jak pan sobie wyobrazi, że pan jest zamknięty teraz, pan jako pan, czy ci, którzy nas oglądają, sobie sami wyobrażą, siedząc wygodnie w fotelu, no to jest niewyobrażalne po prostu. Trudno powiedzieć też, jakie są motywy. 4,5 na 2? To jest 9 metrów kwadratowych, tak licząc na okrągło. Rozumiem, że cela była monitorowana, były kamery zainstalowane. Tak. Miałem trzy kamery, zimną wodę i wszystkie sprzęty, czyli stołek, stolik i łóżko przykręcone do podłogi, żebym też sobie krzywdy nie zrobił albo komuś. I generalnie muszę tutaj powiedzieć, że bardzo życzliwe, że tak powiem, no, służba więzienna, to znaczy bardzo życzliwi ludzie, dobrze traktujący, tu nie mogę złego słowa powiedzieć. Natomiast no, oczywiście ta izolacja była, bo też no, ja też nie mogłem też z nimi za bardzo specjalnie rozmawiać, ale izolacja była bardzo dotkliwa. Proszę. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, strach o małżonkę i brak kontaktu. Za chwilę o tych kontaktach z rodziną, a w zasadzie braku kontaktów z rodziną porozmawiamy. Jakby pan powiedział, jak wyglądał pański dzień, bo to jednak 9 miesięcy w pełnej izolacji, bez możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi. Co pan robił? Wie pan, przede wszystkim dużo czytałem. Bardzo dużo czytałem. Zacząłem od całkiem niezło, zaskoczony trochę byłem, jeśli chodzi o bibliotekę, no, bo tam była dosyć dobrze, tak, czy to dosyć dużo pozycji było. I co pan czytał? Zacząłem od Sołżenicyna, żeby tak sobie, że tak powiem, złapać. Żeby się zdołować jeszcze bardziej. Tak żona mówiła mi, powiedziała, przestań tutaj czytać takie rzeczy jak tam Archipelag Gułag, czy Ostatni dzień Iwana Dniecewicza, czy Oddział chorych na raka, czy później tam jeszcze, nie wiem, Miłosza Zniewolony umysł, tak, tego typu tam Andrzejewskiego, Popiół Diametr. No dużo czytałem, poleciał mi wzrok mocno. Natomiast muszę powiedzieć, żona mnie tak, prawda, strofowała jak pan redaktor w tej chwili, żeby się zdołować, ale muszę powiedzieć, że w sumie jeśli chodzi o kwestie związane z więzieniem, to muszę powiedzieć, co do filozofii, to wszystko wygląda tak samo jak kiedyś. Oczywiście metody są inne, nie ma brutalności, nie ma tego, no tam się walczyło o życie, o przeżycie, nie? Natomiast mniej więcej ten system tak samo działa. No, cały czas tak samo to wszystko wygląda, jeśli chodzi o taką wewnętrzną percepcję, taką dla siebie, ogląd tego, zakratowanie, ograniczenie wolności, męczarnie i takie psychiczne tortury. No, inna była stawka, bo zawsze tam w tych obozach, czy to niemieckich, nazistowskich, czy sowieckich, komunistycznych, to się walczyło o życie, tak? A w zasadzie często się po prostu umierało tam.
Natomiast mechanizmy, jak to chodzi, jak to jest tam, jakie są struktury, jak to wszystko, to jest całkiem podobne. Więc bardzo dużo czytałem. Podobno na głos pan czytał również, żeby słyszeć głos. Ja także na głos, no bo wie pan, no ja miałem 8 minut tygodniowo, mogłem rozmawiać z żoną, jak zgłosiła zgodę na łączenie telefoniczne po półtora miesiąca. No i w tym sensie, no to 8 minut, jak pan rozmawia, a później ewentualnie dostałem zgodę na łączenie z synami, no to miałem po półtorej minuty z każdym przez aparat taki na kartę. No to muszę powiedzieć, dużo daje do myślenia, jeśli chodzi o system dla ludzi osadzonych, czy tam skazanych, czy w areszcie, jak oni mają kompletnie odcięte ścieżki powrotu do normalnego świata, nie? Ten system jest drogi i bardzo nieefektywny. Jak państwo byście zajrzeli w statystyki, ile ludzi z powrotem wraca do więzień, to jest to bardzo dużo i to świadczy o tym, że podatnik płaci bardzo dużo pieniędzy po to, żeby więzienia były, a jednocześnie te więzienia czy system penitencjarny nie daje szansy w jakimś dużym procencie powrotu do normalnego życia tym osadzonym. Jak to Jan Paweł II mówił, jesteście skazani, ale nie potępieni, czyli zawsze musi być jakaś tam kładka do tej normalnej rzeczywistości jakaś dla nich, a tu jest bardzo ograniczone, więc dużo czytałem tak, jak pan powiedział, na głos. Polecam wszystkim Stary Testament, bo my jako większość ludzi wierzących w Polsce, przynajmniej według spisu powszechnego, trochę się tam koncentrujemy bardziej na Nowym Testamencie, ale ta mądrość starych pięcioksięgów, Starego Testamentu, a jeszcze psalmy czytane na głos, to jest duża pociecha dla mnie była taka, prawda? Taka też refleksyjna, bo można powiedzieć, że ja przeżywałem takie wielkie swoje życiowe rekolekcje, także tam takie rozliczanie też życia. 8 minut rozmów tygodniowo przez telefon, ale rozumiem, że listy do żony i do synów pan mógł pisać. Znaczy tak, no zgodę miałem na korespondencję i tutaj muszę to powiedzieć, bo niektóre listy przychodziły po 2 tygodniach, to był rekord, jeśli chodzi o transport listu, bo te listy, no nie wiem, Poczta Polska, czy Urząd Prokuratora, czy tam w areszcie. No ale było tak, że listy przychodziły po 6 tygodniach, więc ja już też nie pamiętałem bardzo, jeśli chodzi o korespondencję, co tam było w tych listach, bo to już było tak pomieszane w czasie. Moje interwencje niestety nie powodowały jakby poprawy sytuacji. No ale jak pan dostaje listy od kochanych osób, od przyjaciół, mam mnóstwo tutaj takich dobrych przyjaciół, także jeszcze nawet ze szkoły, z klasy maturalnej, no oczywiście moja rodzina, wspaniałe nasze dzieci, kochana żona, przyjaciele, no to była uczta, powiedziałbym, tak? Taka intelektualna i taka dająca, bo w tych wszystkich listach było bardzo dużo dobrych słów, nadziei. To człowieka tam umacniało. No oprócz tego sobie tam, nie wiem, czasami robiłem ćwiczenia takie, żeby też się kości nie zastały i mięśnie nie zwiotczały. Więc trochę tam jakiś pompek czy jakichś innych takich prostych ćwiczeń wykonywałem. Starałem się chodzić na spacery, które przysługują każdemu osadzonemu 60 minut na dobę. W takiej klatce z 7x7 gdzieś mniej więcej, albo 7x14, bo tam różne rozmiary były tych. I tutaj też muszę powiedzieć, że ci panowie ze służby więziennej bardzo, ci panie też, bo tam też służą panie, bardzo tacy byli życzliwi i mili. No raz na 10 dni można sobie było w kantynie kupić jakieś tam rzeczy, które tam były w tym sklepiku dostępne. I tak mniej więcej to wyglądało. Przede wszystkim dużo czytałem, trochę pisałem i takie miałem jakby rozrachunki wewnętrzne ze sobą. Co, ile i jak, że tak powiem, poprzez zapracowanie zaniedbałem w rodzinie, albo ile razy mogłem być więcej z dziećmi na rowerach, tak?
być bezpieczna. No właśnie, wspomniał pan o tym, że to były takie wielkie rekolekcje. Rozumiem, że mógł pan uczestniczyć we mszach i rozmawiał z księdzem czy z księżmi. I zapytam właśnie o te przemyślenia, bo to jest taki moment no, krytyczny w gruncie rzeczy, graniczny. Czy pana żona nie miała do pana pretensji o to, że przez tyle lat angażował się pan w działalność polityczną i kończy się to tak, jak się kończy? I czy nie lepiej byłoby tego czasu właśnie przeznaczyć w większej ilości na rodzinę? Czy pan nie miał takich przemyśleń, że to w gruncie rzeczy wszystko nie jest tego warte, że jednak rodzina jest tym dobrem najważniejszym. Mhm. No tutaj jedno sprostowanie. Ja niestety nie mogę uczestniczyć we mszach świętych, ale dziękuję, wdzięczny jestem kapelanowi, bo tylko dla mnie odprawił 3 razy mszę świętą. Więc ja byłem izolowany i tam jakiś rytm jest, że każdy oddział w jednym tygodniu, oddział było 5. Więc co 5 tygodni teoretycznie ja mogłem uczestniczyć, ale w związku z tym, że ja byłem izolowany, czyli jako sam, no to jak szli jacyś uczestnicy z mojego tak zwanego oddziału na mszę świętą, to ja nie mogłem uczestniczyć. Czyli tak naprawdę takich mszy odprawionych, w których uczestniczyłem fizycznie, przez ten czas miałem 3 dzięki no, życzliwości kapelana i zgodzie dyrektora tego aresztu śledczego. Natomiast no, było to dla mnie bardzo duże zdziwienie, bo jednak rządzący bardzo często odwoływali się do jakby relacji takich przyjaznych z Kościołem katolickim, przynajmniej w formie instytucjonalnej. A tutaj to był pierwszy taki szok, jak tam poszedłem, bo wydawało mi się oczywiste, że posługa w formie mszy świętej będzie naturalna. Natomiast co tydzień przychodził do mnie na taką krótką rozmowę kapelan. I w tym kontekście tak to trzeba oddać, że z Najświętszym Sakramentem przychodził czy udzielał innych sakramentów. To akurat dla mnie bardzo ważne. Nie tylko w areszcie, tylko w ogóle w życiu. No i wracając do tych rekolekcji, które, to wie pan, to jest jeszcze przed nami, ale ja jestem przekonany i na pewno jest tak, że moja żona, która zresztą jeszcze w 1982 roku była jako licealistka zaaresztowana przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, czy wtedy to się nazywało Wydział Spraw Wewnętrznych Milicji Obywatelskiej, jako kolporter ulotek, które miały obalić ustrój PRL-u, no doświadczyła też takiego aresztowania, co prawda krótszego, bo tylko jedną dobę spędziła w areszcie, ale nie było to miłe. I to moje zaangażowanie przez ten pryzmat oczywiście jest przed nami jeszcze w rozrachunku naszym małżeńskim, ale zdecydowanie w sposób naturalny wszystkim moim kochanym bliskim takie pytania i takie znaki zapytania się pojawiają i będą się pojawiały. Ale to tak jak powiedziałem. Czy był moment takiej totalnej rezygnacji i kompletnego załamania? Znaczy, wie pan, ja jestem z natury optymistą i jestem człowiekiem, który, znaczy po pierwsze, no tak jak mówiłem, ja zostałem oskarżony o materię, w której nie brałem udziału, nie miałem jakichś aktywności swoich w tym obszarze, o który zostałem oskarżony. A kto co opowiada, no jak byłem na różnych urzędach, to słyszałem różne rzeczy, które opowiadali. Ludzie się powoływali na nawet kiedyś doniosłem do służb, że się powołują na zgodę ministra werbalną, wyrażoną, żeby tam zbierać jakieś datki rzekomo na słuszne cele przez jakieś fundacje fikcyjne. To pamiętam taki przypadek także. Także no to różne rzeczy ludzie, bardziej mi zależy na tym, żeby to jakby dojść do prawdy. I wydawało mi się, że te pierwsze 3 miesiące to będą, znaczy nie pierwsze, bo mi się nie wydawało, że pierwsze. W ogóle myślałem, że nie będzie 3 miesięcy, no ale jak się okazało, że jest areszt 3-miesięczny, to wtedy miałem wtedy to było najtrudniejsze dla mnie i wtedy zacząłem myśleć, czy tu naprawdę chodzi o to, żeby dojść do prawdy.
bo wydawało mi się, że 3 miesiące wystarczą, żeby przeanalizować całą dokumentację, przesłuchać wszystkich zaangażowanych, wszystkich, którzy byli w tym procesie, wszystkie notatki, które są zebrane w firmie. Może powiedzieć, że co ja chcę, ale jeśli chodzi o zamówienia publiczne, to są to znakomici pracownicy tam i specjaliści w tej firmie, której prezesowałem. To szapoba, jeśli chodzi o rzetelność postępowania i taką wielokrotnie przecież kontrolowani. Także to był najtrudniejszy był ten moment, muszę powiedzieć, po pierwszych 3 miesiącach, że okazuje się, że to jest za mało. Zawsze pojawia się pytanie, o co chodzi? Przecież to naprawdę można wszystko posprawdzać dosyć szybko. Po czym się okazało, że i 6 miesięcy to jest za mało, ale tutaj już zaczęła dojrzewać we mnie myśl, że to nie tylko chodzi o dojście do prawdy. Od kogo i w jakich okolicznościach pan się dowiedział, że może opuścić areszt w związku z tym niecodziennym zbiegiem zdarzeń i tym, że będzie pan mógł objąć mandat europosła? Wie pan, ja szczerze mówiąc w 19 roku pożegnałem się z polityką i powiedziałem w swoim środowisku publiczno-politycznym, że nie będę już kandydował do Sejmu na jesieni 19 roku, bo już chciałem się zająć, wrócić z powrotem trochę do takiej menedżersko-inżynierskiej mojej profesji. I tak naprawdę to, no i tak wtedy był szefem Grzegorz Schetyna Wardi, więc lojalnie go rok przed wyborami, gdzieś czy 8 miesięcy przeżyłem, że już nie będę kandydował do Parlamentu Krajowego. Ale później mnie poprosił, żebym jeszcze, że tak powiem, w cudzysłowie wzmocnił listę do Europarlamentu, mimo że wiadomo, że tam jakimś, nie wiem, na dalekim miejscu tej listy, czy tam, no w każdym razie nie na tak zwanym biorącym miejscu, żeby wzmocnić, żeby ta lista była jeszcze tam więcej głosów zebrała. I ja się tak na to zgodziłem, jest tak raczej solidarnościowo ze swoim środowiskiem niż z jakimiś nadziejami, bo to było oczywiste, że te nadzieje byłyby płonne w sytuacji miejsca na liście i mojego zaangażowania, a przede wszystkim związanego z tym, że postanowiłem zrezygnować już z działalności publicznej. Po tych latach, no prawie 40, licząc strajk studencki, działalność w NZS-ie w latach 80. No i w tym kontekście ja zapomniałem w ogóle, że kandydowałem do Europarlamentu, bo to też traktowałem jako raczej taki znak pewnej solidarności ze środowiskiem i lojalności, niż że no wypada, żebym wzmocnił listę, niż z jakimiś nadziejami, jak wspomniałem. Więc ja się dowiedziałem o tym od pana mecenasa, tak, od pana profesora, że takie są, że tak się może zdarzyć na spotkaniu, na które przyjeżdżał. I tu muszę powiedzieć, że to też była duża pociecha, bo przynajmniej raz w tygodniu ktoś z prawników, raz na 10 dni ktoś z prawników zawsze był u mnie. To miałem wtedy okazję porozmawiać bez limitu czasowego, tak, z kimś ze świata wolności. Więc dowiedziałem się, że taka jest możliwość i że to nie bardzo w nią wierzyłem. Natomiast, bo to nawet nie wiedziałem, że świetny zresztą lekarz od takich wcześniaków, pan Hajdar, którego wielokrotnie wizytowałem w szpitalu, nie wiedziałem, że on zmarł. Także nie wiedziałem, że w ogóle jest jakaś opcja związana z tym, że Krzysztof Hetman będzie rezygnował, że nie obejmie mandatu. No, ja nic sam nie wiedziałem. Znaczy trochę wiedziałem później, bo miałem radio, ale więc z tych wiadomości radiowych trochę do mnie dochodziło. Raczej w kategoriach takiej najczęściej złośliwości. Więc te komentarze właśnie, które zaczęły naszą rozmowę tych panów. Muszę powiedzieć, że stało się to w moje urodziny. Przyszła do mnie pani, która jest takim, jak to się tam w służbie więziennej nazywa, wychowawcą i mówi, że musi się
że chciała się pożegnać, no bo właśnie nie bardzo dowierzałem, byłem taki ogłupiały, że nie bardzo temu dowierzałem, bo to naprawdę już trochę człowiek się też przyzwyczaja do tego, że musi dużo czytać, trochę ćwiczyć i dużo rozmyślać, modlić się, kontemplować, więc ja nie bardzo dowierzałem, że to jest prawda, ale dowiedziałem się od profesora Kulikowskiego. Co pana najbardziej uderzyło po wyjściu z więzienia? Co pana najbardziej zaskoczyło? Czy z czego pan się najbardziej ucieszył? Wie pan, ja mam wspaniałą rodzinę. Moja żona i moi synowie mamy taki drewniany dom, który jest takim naszym gniazdem rodzinnym. No i tam cała rodzina na mnie oczekiwała, bo nie wiadomo było, jak tam, no czy to się też szybko działo, więc nie przyjechali do aresztu, bo adwokaci poprosili, żeby oni tam to wszystko dopełnili. Chciałbym tu także podziękować, bo wychodząc z aresztu, lokalna policja się mną zajęła w sensie takim, żeby mi się nic nie stało i tutaj chcę podziękować panu komendantowi policji Smysłowic i tym oficerom, którzy się zatroszczyli o mnie do czasu przyjazdu adwokatów. Najbardziej oczywiście wzruszające jest to, wie pan, ja nigdy nie byłem, ja byłem gastarbeiterem w 90 roku, no to byłem 8 miesięcy poza domem, ale mogłem dzwonić do żony, mogłem rozmawiać z dziećmi, no była ta rozłąka, były listy piękne, które do dzisiaj przechowujemy, ale no nie było tego dramatu krat. I przyznam, że ten powrót do domu był związany z takim ogromnym oczywiście wzruszeniem. Wycałowałem próg domu, wyściskałem żonę i wszystkich moich bliskich synów. Wspaniały prezent, bo zanim wjechałem, podjechaliśmy pod dom, to najstarszy syn wręczył mi wielki bukiet kwiatów dla żony, więc, a ja bardzo lubię kupować kwiaty żonie, więc ten element był taki, że wracamy do normalności. Oczywiście nie ma tej normalności, no bo jestem cały czas w takim statusie w tej sprawie, w jakiej jestem. W pewnym zawieszeniu, ale pomijając te emocjonalne więzi z rodziną i ten spotkanie z synami i żoną, czy była jakaś rzecz, której panu tak niezwykle brakowało, a którą pan po wyjściu z więzienia mógł się napawać, zadawalać, nie wiem, ciepły prysznic, wykrochmalona pościel, śledź na kolację, coś z tego gatunku? Znaczy, wie pan, ja mogłem się wykąpać, prysznic miałem dwa razy w tygodniu, więc tam była taka ciepła woda, nie? Natomiast w celi miałem tylko zimną wodę. Ale ja też nie narzekam, bo ja nigdy z życia wygód jakiś nie oczekiwałem. Poza tym lubię żeglować, także sam, więc tam trzeba też być zorganizowanym, przestrzeni dużej nie ma, ale generalnie, jeśli chodzi o, tak jak powiedziałem, symboliczne wrócenie na łono rodziny, no to jest rodzina, to jest to przekroczenie progu domu z uszanowaniem tego, to są te kwiaty, to jest to doświadczenie, powiedzmy, bliskości tych, do których się tak tęskniło, do których po prostu no, wyło serce. Natomiast to tak zwyczajnie po ludzku. Miałem marzenie, żeby się wytarzać w trawie, na naszym trawniczku i to zrobiłem. Czyli krótko mówiąc, żeby się położyć i przewrócić w tej trawie takiej, którą tyle razy kosiłem, tyle razy tam doświadczałem. No oczywiście pierwsze jedzenie domowe, tak, czy to są rzeczy, które zapamiętam pewnie do końca życia. Natomiast no generalnie takie doświadczenie to uszanowanie tego, że jest dom, że ten dom jest pełen życzliwych, kochających osób, nie? Wyściskanie ich. No i ten taki doświadczenie takiej trochę, nie wiem, wolnej ziemi, trochę takiej właśnie tej trawy, która już taka już jest trochę
trochę taka już zmęczona była tą jesienią. Dotknięcie tej ziemi to sprawiało mi wielką radość, że to jest w zasięgu ręki to, czego tam w więzieniu nie ma. Zarzuty cały czas są aktualne. Aktu oskarżenia pan jeszcze nie usłyszał. Dopóki jest pan europosłem, chroni pana immunitet, ale za kilka miesięcy kończy się kadencja do obecnego europarlamentu i zakładając, że nawet prokuratura nie wystąpi z wnioskiem o uchyleniu panu tego immunitetu wcześniej, to za tych kilka miesięcy istnieje pewna doza prawdopodobieństwa, że będzie pan musiał do aresztu wrócić, jeżeli tutaj nie nastąpi jakaś dość istotna zmiana. Czy pan sobie wyobraża po tych kilku miesiącach wolności powrót za kraty? Znaczy, wie pan, ja nie bardzo sobie wyobrażam, bo sytuacja jest taka, że to jest środek, który się stosuje, żeby zabezpieczyć prawidłowość postępowania. No, postępowanie trwa, ja nigdzie nie uciekam, nigdzie nie jestem, że tak powiem, nie mam zamiaru się ukrywać. Przepraszam bardzo. Nie mam zamiaru się ukrywać i nie widzę powodów, dlaczego miałbym być aresztowany, no ale oczywiście jest tutaj, to jest wszystko w rękach Urzędu Prokuratorskiego. Ale tak jak mówię, to było dziwne, bo tak naprawdę postępowanie się jakby normalnie może toczyć. No ja nie mam tu żadnych powodów do tego. Ja tylko dlatego wystąpiłem o tę możliwość, żeby nie było przekazu jednostronnego związanego z także i przez dziennikarzy reżimowych mediów, którzy jakby mając dostęp do tego materiału ze śledztwa, bo tam szczegóły opisywali, no przekazywali tylko jednostronną jakby narrację, tak, która mnie obciążała, pozwalając osobom nieżyczliwym mojemu środowisku byłemu politycznemu czy obecnemu i mojemu imieniu po prostu mnie linczować publicznie, bo słowo może bardziej zranić niż strzała i tak się dzieje w tym, dlatego ja ze swojej strony tutaj nie widzę żadnych powodów, żeby to postępowanie się nie toczyło i żądam szybkiego procesu, żeby można było wykazać w nim moją niewinność, jeśli w ogóle do takiego dojdzie. Nie zamierzam się nigdzie chować, panie redaktorze, mam pełne przekonanie, wiem co robiłem, tak jak wspomniałem, przez 30 kilka lat podejmowałem naprawdę bardzo dużo różnych decyzji. Jestem w swoim sumieniu czysty. Natomiast myślę, że czas też pokaże, czy tu chodziło tylko o kwestię związaną z tym domniemanym jakimś ustawianiem przetargu. Wie pan, ja też proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, po co płacić jakieś łapówki za to, że jest cena w przetargu i wygrywa ten, który daje najniższą cenę za zagospodarowanie. Znaczy ja tutaj też nie widzę żadnego związku. Ja doprowadziłem razem ze współpracownikami wspaniałymi z tej firmy, do tego, że te ceny spadły o 50%. Urząd Warszawy zaoszczędził prawie 300 milionów tylko przez te dwa lata. I nie wiem. Natomiast oczywiście, tak jak pan powiedział, no to jakby piłka jest w grze i pan, co Urząd Prokuratorski będzie robił, trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że to wszystko rzetelnie zostanie przeprowadzone, posprawdzane, poweryfikowane i wtedy będziemy się mogli do tego jakoś odnosić. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Karpiński, były minister Skarbu Państwa, a obecnie europoseł, był moim Państwa gościem. Ja już serdecznie wieczoru i spokojnej nocy i w imieniu Kamila Szewczyka zapraszam na jutro tradycyjnie na godzinę 18. Ja też serdecznie dziękuję za możliwość rozmowy, panie redaktorze, i raz jeszcze chcę mocno podkreślić. Zawsze działałem dla dobra publicznego, starałem się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Nigdzie nie uciekam. To mi stworzyło bardzo nadzwyczajny sposób, bo tak jak powiedziałem, chciałem się rozstać z polityką, możliwość tylko wyrażania swojej opinii, która być nie mogła wyrażana nawet przez obrońców, bo są związani tajemnicą obrończą, więc dziękuję też za możliwość takiej rozmowy. Dziękuję bardzo i dobranoc. Dobranoc.
To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.